No i witamy, witamy serdecznie w setnym odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, setny odcinek. Powiem wam szczerze, że nigdy bym nie pomyślał, że ta przygoda moja i w sumie nas wszystkich zebranych w studiu będzie trwała 100 odcinków. Fajnie się złożyło, fajnie, że jesteśmy razem. Kto będzie ze mną nagrywał dzisiaj? No właśnie, kto dzisiaj będzie ze mną nagrywał? Słuchajcie, za pierwszym mikrofonem standardowo, bo będę ja, czyli Christian Kender. Zawsze byłem, zawsze jestem, a ze mną będzie również Rafał Radomyski. Siema, cześć. Będzie z nami Wojtek Kocjan. Witam serdecznie. Będzie z nami Piotrek Zaborowski. Hej. Tomek Zawadzki. No siema. Kali Murawska. Cześć. I Michał Wiśniewski. Siemanko. Słuchajcie, nie ma z nami Jacka Kalety, w sumie i tak z nami jest bardzo dużo osób, nie, ale nie ma Jacka, Jacek miał być, ale coś mu tam wypadło i niestety nie może gra być. Gra w te głupie japońskie giereczki, to się dzieje. Bardzo, bardzo możliwe, bardzo możliwe, że gra, więc dzisiaj go nie będzie. Słuchajcie, nagrywamy w 7 osób, jak nigdy. To jest cała historia naszego podcastu, to ludzie są, z którymi współpracowałem i współpracuję dalej. I to są ludzie, którzy dali małą cegiełkę do tego podcastu. Dzisiaj dowiecie się, co u nich słychać i jak to się stało, że nagrywali z nami i już tego nie robią. Część robi, część nie robi, ale właśnie tego wszystkiego się dzisiaj dowiecie. Poza tym, jeżeli czas nam pozwoli, to pogadamy sobie o Loot Crate'ach. Wiemy, jej szaleje na tym poletku i robi to bardzo dobrze. Bardzo dobrze oczywiście dla swojej kieszeni, ale źle dla graczy. Ja dzisiaj będę chciał postarać się trochę obronić ich i powiedzieć, że Loot Crate i wszystkie te mikrotransakcje wcale nie są takie złe. Czy czas nam na to pozwoli? Zobaczymy. Słuchajcie, setny odcinek będzie dosyć mocny, więc zobaczcie, na co was czeka w dalszej części odcinka, tak czy siak Hyde Park. I słuchajcie, ze względu na to, że Kali jest jedyną kobietą w naszym podcaście, Kali, co tam u ciebie ciekawego się działo ostatnio? Co się działo ostatnio? W końcu przeszłam grę w tym roku, sama z siebie, więc bardzo się cieszę, bo przeszłam sobie Layers of Fear, bo chciałam i miałam ochotę i wybrałam sobie grę. Nikt mnie nie prosił, nie polecał nic, wybrałam grę i przeszłam. Pierwszą w tym roku, więc bardzo jestem z siebie dumna. Co tam jeszcze? Pracuję nad ogromnym, ogromnym tytułem na przyszły rok, testuję właśnie. I to wersję koopową testuję, więc bardzo się cieszę, bo robię to, co naprawdę uwielbiam. Dodatkowo robię swoją grę, już jest w fazie produkcji i kodujemy ją, więc mój pierwszy pomysł faktycznie już powstaje. Dostaniemy promki? Promki, dostaniecie po prostu grę za darmo, no. Bez przesady. Ja nie jestem EA, oddam wam za darmo grę, pograjcie sobie, kurwa. Ale no. Dobra, ja już wiem, że tam lootboxy będą. Właśnie, absolutnie nie. Transakcje. Tak. Mikro to tam będzie wszystko oprócz transakcji, bo mikrotransakcji nie będzie. To jest malutka gra, to jest ćwiczenie jakby w prowadzeniu projektu i rozwijanie się pod kątem gameplay designu. To jest to, co tym się teraz zajmuję. No i wracam do pecetostwa. Teraz nadrabiam swoje pracowe zaległości, ale mam już swojego peceta. I od świąt Bożego Narodzenia zapraszam do wspólnego gierkowania. Mogę cię nauczyć, Krystian, jak się gra w Destiny, jak się robi rajdy, bo nie umiesz. No bo mam słabego nauczyciela, prawda, Michale? Słabego nauczyciela mam. No wiesz, to nie ja tu tłumaczyłem wszystkie etapy, więc wiesz. A to, że wpieprzyłeś się nie na swoją część mapy, jak robiliśmy łaźnie, to już nie moja wina, że się słabo słuchałeś. Ja to usłyszałem, że wy potrzebujecie na tych pecetach, żeby grać w te Destiny konsolowych padów, czy to jest prawda? Wiesz co, mnie to rybka, bo ja mam i 360 i Xbox One i PS, i mam dwójkę i trójkę i Raspberry Pi'a z kontrolerami od SNES-a, więc ogólnie na wszystkim mogę grać. Czyli najlepszej konsoli nie masz czwórki PlayStation. Nie, omijmy ten temat, bo się nie skończy Hyde Park dzisiaj. No, dobrze powiedziane, no.
Nie, nie mam, szczerze, kupię PS-e później. Kupię później, jak już komputer wszystko będzie ustawione, to PS-e do kolekcji też chcę mieć. Ja nie wierzę w to, że jest jakikolwiek Master Race oprócz gamerów, więc ja gram na wszystkim. A tutaj się wetnę wam, bo mówimy o czwórce i to, że to jest super konsola, to właśnie mojego prosiaka przestałem włączać, bo się boję, że mi odleci, tak głośno zaczęła chodzić. Tak, ale z tym się... też? Tak, ale słuchajcie, z tym się kryje jedna taka fajna rzecz, ale to później w odcinku opowiem, będzie wielkie wyjście z szafy, wiecie. To później porozmawiam o tym. Mhm, okej. Okay. A to faktycznie będzie historyczny odcinek. No. Fantastycznie. Wyjście z szafy konsoli Tomka. To będzie to. Dobra, Kali, zabieram ci głos i idźmy dalej. Idźmy dalej. Rafale, co tam u ciebie? To teraz do mnie. Tak wybrałem. Dobra, były zakupy. Były zakupy, bo mieliśmy Black Friday, więc urwało mi się 3 całkiem fajne pudełeczka. Dorwać do kolekcji mamy Gran Turismo, nowe Sport, które już trochę potestowałem, ale tak naprawdę czekam, żeby porządnie nad tym przysiąść do grudniowej aktualizacji, bo mają ten tryb kampanii wrzucić. No faktem jest, że gra naprawdę wygląda pięknie i ma świetny model jazdy, więc poczekamy jeszcze ten miesiąc i powiemy sobie więcej trochę. Do tego doszedł Doom wreszcie, długo oczekiwany, i Skyrim na Playaka też w wersji odświeżonej. No i w sumie każdą z tych gierek tam trochę tam na kilka godzin odpaliłem, bo kompletnie nie miałem czasu ostatnio. Strasznie dużo się działo innych rzeczy w międzyczasie, między innymi zmieniłem pracę wreszcie po 8 latach w jednej firmie. O, Rafał, to gratulacje, sorry. Sorry, że się wcinam, ale naprawdę ogromne gratulacje. No, ale on poszedł z deszczu pod rynnę, więc ja nie... Ale środowisko zmienił, bardzo robić, dobrze dla niego. Wyszedł ze swojej strefy komfortu, nie, i tak dalej. Wszedł do innej na pewno. Dwa kroki zrobi dalej obok biuro, nie? Liczy się, wiecie, liczy się sam ruch, nie? Tak, dokładnie, o to mi chodzi. Gratulacje, tak, stary. No, ale do tego było wiele więcej innych rzeczy tam, bo jeszcze się musiałem tam paroma innymi rzeczami zająć. Imprezę miałem urodzinową i tak dalej, więc nagrywam dzisiaj na ostrym kacu, dlatego trochę wam dam pogadać więcej pewnie. Ale są gierki. Zamówiłem też jedną fajną rzecz, która już gdzieś tam powoli frunie z Chin, więc też jakiś teścik pewnie zrobię ciekawy i trochę wam opowiem jeszcze w tym roku. Jakiegoś takiego nowego Terminatora sobie zamówiłem do odkurzania. No i co? I w kinie nie byłem. Tak, o nie. Nie będzie standardowo... Nie wierzę. Nie będzie standardowo filmu na koniec. No mówię, nie było czasu nawet. Nie było czasu. Nie wierzę. Gry, no. O dobra, nie, bo mówisz, że nie byłeś w kinie, a ja właśnie słyszałem o bardzo dobrym filmie od Pixara, Coco, i trzeba na niego iść, bo już wszyscy mówią, że trzeba iść. I to o tym najlepszym, gdzie ja wybiorę się do kina, bo wyobraźcie sobie, że w UK mam ten film i podobno jest bardzo dobry, szczególnie, że to jest reżysera bogów, a bogowie byli całkiem w porządku, więc trzeba się też na to wybrać, więc to są dwa mocne filmy. Najlepszy. Jaki ten drugi? Najlepszy, tak się nazywa, najlepszy. No nie wiem. No dobra, żeby nie przeciągać, no, to... Okay, dobra, mówił, że ma kaca, nie tłumacz mu, bo i tak leci, nie zrozumie. Leci do Wojtka, wiecie, szykuję się do recenzji grubych 3 tytułów, nawet nie będziemy za bardzo sięgali do 2013, tylko do 16. Nowość, no. Tak. No dobra. Wojtku, co tam u ciebie? No to ja tak, ja ostatnio biegam po Wietnamie, bo kupiłem sobie Rising Storm 2 Wietnam. Przyznam, że bardzo fajna produkcja, o ile się przymknie na pewne rzeczy oko. To znaczy, ona jest na silniku Unreal, z którego wycisnęli absolutnie już po prostu wszystko, co się dało. I gra nie wygląda specjalnie rewelacyjnie. Przede wszystkim jest dość nierówna graficznie, bo momentami wygląda wręcz olśniewająco, kiedy tam są jakieś wybuchy albo jakiś zrzut napalmu, albo tego typu rzeczy. Udźwiękowienie jest fantastyczne w tej grze. Natomiast
tak przeciętnie przy bieganiu, no to rzeczywiście trochę ta grafika może odstraszać, ale zupełnie nie to jest ważne w tej grze. Ona trafi zdecydowanie do tych wszystkich osób, które tęsknią za starymi, dobrymi Battlefieldami, kiedy jeszcze tam nie było takich typowo arkadowych zagrywek, czyli do Battlefielda właśnie Wietnam i do Battlefielda 2. Zwłaszcza dla tych osób, które grają w Battlefielda 2 na modach, uwaga, trudne słowo dla konsolowców mody, więc na tych modach z tego, które się nazywały takim wspólnym tytułem Project Reality. No, jest świetny klimat, jest dokładnie to, co kiedyś. To znaczy, jest takie fajne wyrównanie. Jeżeli ktoś grał w armę, to wie, jak bardzo frustrujące jest to gra, kiedy musisz przetruchtać 10 kilometrów, żeby tam zobaczyć wroga. I to te 10 kilometrów to ja tu wcale nie przesadzę. No, tylko tam wiemy, się tak czasami dyma, nie? A tutaj jest jakby ten kontakt bliższy. Ona jest takim fajnym wyważeniem między tymi grami bardziej realistycznymi, właściwie takimi jak Arma na przykład, a takimi bardziej arkadowymi. Jest troszkę zbliżona do Insurgency. Jeżeli ktoś grywał w Insurgency, to się... O, to była fajna gra. Podobała fajna, mi się ta gra. Tak, to był taki Counter-Strike, ale taki poważny, bo Counter-Strike jako gra to jest taka głupota, nie? Przynajmniej, przepraszam, że jeżeli wiesz to wiesz co, ona kogoś, faktycznie wymagała od ciebie, żeby się nauczyć w nią grać i jakby nauczyć się w niej poruszać. Dokładnie. I też gdzie Counter-Strike'a się... no weźmiesz i zaczniesz klikać i coś ci wyjdzie albo nie wyjdzie na farcie. Tam nie było tego czynnika farta, nie? Zgadza się, to znaczy jest bardziej taktyczna, jest większy nacisk na realizm, można zginąć od jednej kuli, zresztą to się często dzieje. Jest też przede wszystkim, to jest gra, gdzie jest bardzo ważna kooperacja, to znaczy w tym starych, dobrych Battlefieldach, co trójka trochę niestety od tego odeszła, znaczy ta trójka była już pod konsolę też robiona, z całym szacunkiem, ale jednak uproszczono pewne modele tam. A w dwójce i w Wietnamie jeszcze bardzo duży nacisk był na te składy, na komunikację, na komandera, który był jakby wydawał rozkazy, tam się wspólnie pewne rzeczy robiło. I tutaj jest powrót do tych rzeczy, bo na przykład jednym z rodzajów jednostek jest radiowiec, który tam z radiem biega i bez niego nie ma komunikacji między komanderem a poszczególnymi składami. Także to są takie smaczki fajne, które powodują, że naprawdę warto sięgnąć po tą grę, warto wrócić do Wietnamu, zwłaszcza, że tych gier w uniwersum, może to źle brzmi, w tym okresie historycznym, w tej wojnie historycznej, nie mamy zbyt wiele. Ostatnia taka większa produkcja to był dodatek do Bad Company 2, o ile dobrze pamiętam, właśnie, który się odbywał w Wietnamie. No i to chyba taka ostatnia gra ciekawsza z tego okresu, z tego regionu, nie? Konfliktów zbrojnych. Także polecam. To naprawdę fajna rzecz. No a druga sprawa to przy tych okazji, tych wszystkich promocji, które się tam ostatnio wysypały przy okazji jakichś głupich czarnych piątków i innych poniedziałków, kupiłem sobie Divinity Original Sin, tą wersję Enhanced Edition i właśnie... A poczekaj. Wojtku, sorry, że ci przerwę. Czy ja już mam ją na moim koncie Steam? Tutaj mam brzydkie słowo. Czekaj, jest czy nie? Żebraku, odejdź! Cebula! Prawdziwa polska cebula. Czyli jest już, tak? Tylko, że tą dwójkę bym jeszcze ograł, Wojtek. To musisz się bardziej postarać. To słuchaj, no to musisz ją kupić. Ten jak jęczy. Okej, super, Wojtek, dzięki. Cała przyjemność po mojej stronie. Jedyneczkę, dosłownie wczoraj zaczęliśmy grać i ta pierwsza godzinka wspólnego grania z kumplem właśnie redakcyjnym Osaksem, to była prawdziwa uciecha i widać, że gra jest fajnie zrobiona. Nie wiem, jak tam fabularnie się to rozkręci, ale to, co daje, jakie daje możliwości, takie prowadzenie rozgrywki, jeżeli chodzi o walkę i też prowadzenie dialogów, to już jest bardzo fajne po tych pierwszych kilkudziesięciu minutach zabawy i pewnie opowiem coś więcej przy okazji następnego podcastu, bo już pewnie tam gdzieś się doczłapiemy razem. Ja pamiętam najfajniejszą rzecz z tego Divinity, bo tam masz możliwość tych czarów elementalnych i na przykład jak jest drewno, to możesz je podpalić.
I pamiętam, że była taka lokacja, gdzie były zamknięte drzwi i za Chiny Ludowe nie mogłem znaleźć klucza do tych drzwi, nie? A byłem wtedy, miałem słabą postać, jeżeli chodzi o magię, i napierdalałem przez 30 minut małym czarem ognia w te drzwi, żeby one się spaliły i się otworzyły. I w końcu się otworzyły, rzeczywiście, nie? Więc, no, trzeba przyznać, że zajebista sprawa. Ale jakie tak, to jest tak, zacięcie, nie? Ale słuchajcie, no to tak jak w Morrowinda, jak się grało, jak się wiedziało, że nie da się wyskakać postacią gdzieś, gdzie by się chciało dotrzeć, to się robiło, w spaciu się skakało, aż się nabiło, no kurde, i można było tak 3 dni. Ja moją siostrę 11 lat młodszą prosiłam, żeby siedziała i mi skakała tą postacią w miejscu, nie? Żeby się skill tak, nabijał. Tak. A ja szłam i robiłam mnóstwo innych rzeczy, nie? Nie, to w Morrowindzie, bo to w Morrowindzie było akcja, że się, jak się wyszło z okrętu i wchodziło się do tej takiej kanciapy pierwszej, co tam jest ten cesarski jeden, co on cię tak jakby wita i ci tam mówi, że coś tam, masz jakąś misję pierwszą, to można było, no to jest kanciapa wielkości takiego małego pokoju, nie? A można było się zakraść za nim, kucnąć i się skradać, i się nabijało skradania. On tylko patrzył tam do przodu i spoko, nie? I wiesz, wszystko jest od tak, porządku. Dokładnie tak. Więc jak już to się rozpiliło wszystko, to potem się właśnie zatrudniało młodsze rodzeństwo. Oni ci nabijali te skille. Jak już były tak okej nabite, to mogłeś wtedy ruszać w świat, nie? Słuchajcie, ja kiedyś, ja pamiętam przy Morrowindzie, to ja miałem taka ostatnia jeszcze dygresja. Miałem tą mikrofalówkę taką. I ona miała taki przycisk, który idealnie pasował, że jak się na klawiaturze położyło na po prostu tak pasował, że on kucał i szedł do przodu. A to było wymagane, żeby nabijać ten poziom. No to ja tak odpowiednio to tam, wiesz, przymocowałem do klawiatury, poszedłem w pizdu. A to widzę, nie jestem sama. Jestem sama w kreatywnym rozwalaniu gier. Ja to nawet w pracy robię. Ja w pracy czasami idę na przerwę, na przykład na obiad, ale muszę coś tam zrobić, żeby moja postać coś tam robiła. No i na gumkę do włosów, na zapałki, na wykałaczki, na taśmę klejącą. No różne są sposoby. Na książkę i kubek robiłam. Mam testy. No, a potem dostajemy takie Mass Effecty Andromedy. A to nie, nie. Powiem ci, że nie. Ja faktycznie, ja tylko na przykład takie rzeczy robię wtedy, kiedy nie sprawdzam funkcjonalności, ale czy skill w ogóle się nabija. I czy się nadbija w odpowiednim czasie, nie? No to takie rzeczy mogę robić, ale wiem, że faktycznie niektórzy testerzy tak robią testy funkcjonalne, gdzie powinni nacisnąć tą spację 1000 razy i zobaczyć, czy postać 1000 razy podskoczy. No i tutaj już etyka pracy wchodzi, nie? To jest oddzielna jakby historia. No. Boże, nie chciałbym naciskać 1000 razy spacji, żeby zobaczyć tylko, czy coś mnie zgliczuje, zbaguje. Tak, coś. Dokładnie. Albo scrollujesz cały dzień główne menu w górę i w dół, w górę i w dół, w górę i w dół. I czy ci się ładnie wszystko podświetla i czy audio ci działa prawidłowo. Wiesz, praca testera to nie je bajka, panie. Bardzo dobrze. No, także wiesz, mamy fajne części pracy, ale mamy też okropne, no. A najgorsze jest właśnie to, jak lecą takie teksty typu właśnie, no, dostajesz taką Andromedę, nie? Albo dostajesz kolejną grę Ubisoftu. Rozumiesz? Gry Ubisoftu są zajebiste, proszę się. To znaczy, no wiesz, no ale to nie jest wina testera, że gra wychodzi w takim stanie. To myślisz, że my nie bagujemy tego wszystkiego? To, że masz infinite loading screen po wyjściu w New Vegas, jak się teleportujesz, pierwsze drzwi, po odpaleniu gry, za każdym razem infinite loading screen, musisz zamknąć tytuł, odpalić go od nowa i wtedy możesz wyjść z New Vegas. I to jest błąd, który był od samego początku i na pewno był bardzo, bardzo długo, tylko nikt go nie rozwiązał i po prostu poszło. No bo ilu graczy w New Vegas będzie od razu skakało fast travelem, nie? Jakby to też kwestia dewelopera i co z błędami zrobi. Jedni naprawiają, drudzy nie. Ubisoft na tyle ma dobrze, że ma w sumie wszystkie mapy, wszystko ma gotowe, kopiuj, wklej, przerób, jazda. Więc... Tak, jak było z tym, z Primalem, nie? Że po prostu odwrócili mapę z czwórki. Tak. No, ale obie gry były spoko, nie? Fajnie się grało w sumie i... Nie narzekałam na nie. Sorry, bo znowu dygresja, ja znowu przejmuję odcinek, tylko się pojawiłam, przepraszam. Więc cię kontroluję. Więc jak słyszeliście, to tyle u Wojtka. Więc teraz Piotrze, co tam Piotrze u ciebie, co tam w ogóle porabiasz, co się z tobą dzieje i w co ogólnie grasz? W co ogólnie gram? Dobra, to słuchajcie. Niektórzy wiedzą, że mnie to już dawno nie było. Jezus, on wszystkie słuchał, tylko się nic nie odzywał na podcast.
on w ogóle z nami nagrywał, tylko się nie odzywał, może tak. Tak, to też nie odzywał. Duchem zawsze przestawi. Jo, dzisiaj się skumał, że trzeba jacka włożyć tam w takie małe okienko w komputerze, wiesz, taką dziurkę. Nie mam, pamiętaj, że mam Macintosha i mam podłączony zewnętrzny mikrofon. Och, Jesus. To grubszy temat. To już ale, jest... ale on grubszy i tak nagrywając na iPadzie, to cię kładzie na łopatki. No, dokładnie. Niech ta klasa. Totalnie. Jak mnie jeszcze kiedyś zaprosicie, to spróbuję nagrać z telefonu, dopiero będzie jazda. To sama to będziesz montować. Ja ci to dam i se to montuj. Dobra, tak czy siak, niektórzy wiedzą, że mnie tu dawno nie było i to, co teraz robię, to mam nowy projekt, który robię już od prawie roku, jak nie dłużej. Jest to też podcast o grach, który się nazywa Gierkowcy i tam się produkuje głównie. A od kwietnia tak naprawdę jestem posiadaczem Switcha i przeszedłem tak naprawdę z zielonej strony mocy na tą czerwoną, w sensie wiecie, wywaliłem, znaczy Xboxa nadal posiadam, gram w tę multiplatformę, ale to co wszystko wychodzi na Switcha, to ja to biorę ad hoc i gram tylko na Switchu. Piotrze, bo pamiętam, że właśnie non-stop mówiłeś właśnie o konsoli Microsoft i ogólnie o wszystkich tych grach i tak dalej i zawsze się ta konsola jarała i teraz to zupełnie nie? Switch przejął wszystko wujek Bill może się schować? Bardzo lubię Xboxa, tylko bardzo nie podoba mi się marketing Microsoftu przede wszystkim też z nową konsolą, czyli z Xbox One X, które jest najlepszy, nie? I w ogóle, najlepsza konsola na świecie. Poczytajcie, najlepsza konsola na świecie, a później jadą 12 GB RAM. No. 6-rdzeniowy procesor. I w ogóle ja tak się zastanawiam, to w końcu jest PC czy konsola do jasnej cholery? No. I strasznie mnie to wkurza. Pomimo, że bardzo lubię swojego starego Xboxa, bo to jest ta wersja Day One, ta stara, ta pierwsza. W sensie chodzi o Magnetowid. VHS, tak? Ja też mam Magnetowid. Tak, ja mam VHS. Magnetowid jest cudowny. I uwielbiam go. Uwielbiam go też. Ja miałem 15 lat temu, no. A taki też mam. I jestem wciąż zadowolony z tego, jak ta konsola działa, jak gry całkiem sporo są na niej dorobione i wyglądają powiedzmy okej. Nie jest to 4K i milion FPS-ów, ale wciąż da się wtedy grać. Piotrze, bardziej grasz sobie mobilnie, czy jednak na telewizorze, na Switchu? Ojej, wiesz co? Trudno mi ocenić. Dla mnie Switch zmienił w ogóle podejście do grania. To jak ja gram w tej chwili na Switchu przede wszystkim, to polega to na tym, że ja przychodzę z pracy, a właściwie nie przychodzę, bo ja pracuję z domu w tej chwili, więc mam trochę inaczej, ale gram sobie na monitorze, który jest monitorem 4K w tej chwili i mam pod niego podłączonego Switcha, sobie gierkuję na nim i w momencie, w którym idę na przykład na tron, czy idę do łóżka, po prostu wyjmuję konsolę z docka i gram dalej. No, granie na kiblu to jest najlepszy feature Switcha, serio. Też korzystam. Nie, to jest... Sam Switch pod tym względem mi wiele rzeczy ułatwia. Kiedy ja sobie właśnie gram teraz akurat w Xenoblade'a, który wyszedł w piątek. To jest konsola dla osób z utwardzeniami. Kwituję. To jest konsola dla osób, które dużo podróżują, a wciąż chcą mieć... Czy wiesz co, ale do kibla, wyjście do kibla nazywasz podróżowaniem? Nie no, to powiem ci szansę. Wiesz co, ja nie tylko podróżuję do kibla, ale podróżuję też w dalsze rejony Polski. Ja na przykład miałam w ręku Switcha i pograłam na tym Switchu trochę, ale nie kupię, bo dla mnie tam nie mam w co grać, niestety. Znaczy to jest prawda, jeżeli ja mam nie ma na kolejną platformę kupić sobie Dooma, bo mnie Zelda nie robi, Marian mnie nie robi, wiesz, nie interesują mnie te gry. Jak cię Zelda nie robi, Marian cię nie robi, to po cholerę ci Switch. Dokładnie, no to po co mi ta maszyna? Nie, dokładnie tak. Gdyby było coś takiego, co by na czym można by było grać te w gry PC-towe, to kupowałabym od razu. Absolutnie. Może Steam maszyn? Nie, no. Gdyby było coś takiego, to przenośny mały Steam... Kurwa, ale bym grała, sorry. No ale grałabym po prostu opór. Jednej kieszeni klawiatury do drugiej i byś sobie poszła grać. Wyobraź sobie, że gdyby był to Steam, faktycznie. To co, ty masz ekran jak od tabletu na kabel na USB, podłączasz pada i ciśniesz, gdzie chcesz.
No stary, co za problem? Nie, ja się zgadzam z Kali w tym momencie. Steam, tutaj taka maszynka, taki Steam Machine tak, Portable. Absolutnie. Ludzie by kupowali jak głupie. Choćby nawet, nie wiem, byłby głupi streaming czy cokolwiek innego. Po prostu by się sprawdziło dokładnie tak co samo ty? Jak Vita, która nam umarła. Jedziesz autobusem no, i wiesz, miała... spuszczasz komuś w pierdziel w Quake'a przed pracą i od razu czujesz się lepiej. Nie, dokładnie tak. No, mam znajomego u mnie też z podcastu Huberta, którego jeżeli to słucha, to pozdrawiam. Hubert przez chwilę miał Vitę od Dominika i wiecie co robił Hubert? Podłączał się pod swoje PlayStation 4 w komunikacji miejskiej i grał w Overwatcha. No, tak. Bo można. Dało się? Dało się, jasne. Jakiś tam lag był, ale wciąż mówi, że to było odrywalne przy LTE i jego zajebistym internecie w domu. Więc dało się. I dlaczego nie można zrobić Steam Machines, które działałoby na podobnej zasadzie, tak? Ale ja ci powiem, Steam udostępnia chyba streaming. No, z prostej przyczyny. Gry PC-towe są bardzo, bardzo różne. I takich przystosowanych do grania na gałkach jest stosunkowo niewiele. To chociażby dlatego, nie? Nie no, ale wiesz, pomyśl sobie, masz ekran dotykowy, tak? Możesz robić symulacje myszki, proste symulacje myszki, klików myszki za pomocą właśnie ekranu dotykowego. To dałoby się wszystko. No, pewnie, żeby się poza dało tym, wiesz, jakbyś miałbyś porty USB, to kto powiedział, że nie możesz sobie klawy i myszy podłączyć i na małym ekranie nie cisnąć w rzeczy? Dlaczego nie? Albo no, na zasadzie widzę, tak. Że streamujesz sobie ze swojego Steama to, co ten dany sprzęt ci pociągnie i odpali. No tak. Absolutnie, tylko, tak to by mówię, był to super ktoś sprzęcie. Musiał zrobić, mógłby to zrobić tylko Steam. A Steam, patrząc na bibliotekę swoich tak. gier, powie, okej, okay, jest jakieś, nie wiem, 5% gier, oczywiście to jest liczba z dupy, nie, ale ja tak bym oceniał, że jest jakieś 5% to jest ta ilość gier, które da się wygodnie i fajnie grać na takim portable, nie? No i to jest pytanie, czy chce im się... No wiesz, pierwsze 5%... Ale wtedy właśnie wyciągasz całe swoje retro, wszystkie swoje stare gry wyciągasz. Panie i w pociągu ciśniesz w Monkey nie Island to, przygodówkę nie, i naciskasz guziczki. Half-Life 2! Nie po to są takie rozwiązania, jak te wasze tam przenośne kibelkowe gierki. Żeby tam się z tym w to bawił. Znaczy, wiecie, po prostu po to są konsole, one są fajne właśnie do tego. I Steam tego nie potrzebuje, bo on nie ma takiej motywacji. Pamiętajmy, że Steam jest tylko platformą. To jest bardzo ważne. To są platforma z grami. No. Nic tak, więcej. No, i tak naprawdę sprzęt ich nie interesuje. Tutaj właśnie tu jest problem, że nie będzie nikogo, kto by chciał zrobić taki sprzęt. Ja cię rozumiem, tak, tylko, że potrzeba jest to największa platforma obecnie na świecie, jeżeli chodzi o gry i po prostu ona dyktuje warunki, nie? To jest to. Ale ty liczysz razem no, z tymi wszystkimi paździerzami koło i gównami? Tej branży całej, to niestety, co? No. Przepraszam, możesz powtórzyć? Wojtku, ty powiedziałeś, że to jest platforma z największą ilością gier, ale nie, powiedziałem, z tymi wszystkimi paździerzami, czy bez? Tak, ona ma najwięcej. Ale z czym? Przepraszam. No w teorii ma najwięcej gier, tak, ma najwięcej gier, ale zobaczcie, to jest, z jednej strony by to było bardzo fajne, bo ja bym miał darmowe gry, znowu, dzięki Wojtek, a z drugiej strony, Wojtku, podaj mi trzy tytuły, które źle by się grało na przenośnej konsoli. Total War. Bo faktycznie, jeżeli dotyk robi mi za strategię i w sumie dzięki dotykowi mogę grać we wszystko, jeżeli byśmy interfejs no jakoś przystosowali ja do... Ja wiem, to, co mam zainstalowane. No, jedziesz. Warframe, Warhammer, jedziesz. Total War i Vietnam. No to poczekaj. No to Warframe'a masz normalnie na konsoli i oczywiście na Vicie wierz mi, że na pewno dałoby się w to grać i grałoby się w to całkiem nieźle. Przecież masz dwa analogi, tak? Po lewej i po prawej stronie. No dobrze. Warframe no, jest na Xboxie, jest na PS4. Okej. No nie, bo ty myślisz, że my mamy jakieś tam te swoje konsolki i one są jakieś ułomne, ale one są mają dosyć dobre te kontrolery i faktycznie możemy grać w normalne jakieś tam tak, ja chcę, Tomek, nie gramy w prymitywne gry tylko, no. Wojtek, ja chcę ci przypomnieć, że jak sobie wejdziesz na Steama, to się okaże, że większość twoich gier ze Steama ma wsparcie dla kontrolera.
Przecież to jest. Bo deweloperzy to robią. To już jest część compliance'u Steamowego, że co najmniej jeden kontroler ma być obsługiwany, żeby gra była wypuszczona. To nie jest takie hop-siup. Dokładnie, a najczęściej jest to pad od Xboxa, bo on się najlepiej w tej chwili łączy z Windowsem 10 i cudami wiązami. No, powiem wam tak, no tą chwilę przecież z tym już... Klapki na oczach. Nie, to nie są klapki na oczach, to jest po prostu taka... Ale słuchajcie, w takiego Fallouta dwójkę pograć przenośnie sobie gdzieś na takiej konsoli. Quake'a trójkę. Na pograć. Ale wiecie, że jest na to dobre rozwiązanie, bo tak se gadacie, jest wypuszczony taki z 6 bodajże celowym czy 7-calowym ekranem i wbudowanym właśnie już bezpośrednio przy klawiaturze kontrolerem od Xboxa, taki zamykany malutki mikrolaptopik. Tak, tak, jest zrobiony pod gry i to jest, no tak, i kosztuje tam ile? Kilkaset złotych czy tam koło tysiaka, nie pamiętam dokładnie. No, koło tysiaka, to jest coś takiego. To jest bardzo dobrze oceniane, on tam nawet ma jakąś procedurę taką popieprzoną instalacji pierwszego uruchomienia. Tak, żeby to wszystko że go tam z godzinę czy ze dwie konfigurować, bo tam totalnie jakaś minimalna wersja Windowsa jest taka, wiecie, po... Znaczy nie, to jest normalny Windows 10, Windows, ale tylko wiecie, połowy rzeczy... komponenty są, wyłączasz połowy rzeczy, nie? Tam, które obciążają system. To jest ważna rzecz, której wy nie bierzecie, to tak. Uwaga. Bo na siłę to się prawie w każdą grę da zagrać, nie? Bo to jest kwestia tylko przeniesienia... No, bez przesady, kwestia bez przesady. Sterowania, ale w te wszystkie gry, które ludzie grają na Steamie, wszystkie chociażby multiplayerowe, to jest strasznie... Dlaczego nie ma jeszcze takiego dobrego połączenia gier nawet między Xboxem, tym One, a Windowsem, nawet jeśli chodzi o FPS? Dlatego, że to są dwa różne kontrolery, to są dwa różne układy, przecież się tworzy, nawet Kali o tym mówiła kiedyś chyba, że do strzelanek się tworzy inne zupełnie modele no tam obsługi, nie? Modele strzelania. Tak, modele strzelania znaczy, się ogólnie inne. Zasada w strzelankach, że robisz jakby trzy gameplaye. Jeden na klawę i mysz, jeden na kontroler od Xboxa i jeden na kontroler od PS-y. Każdy z nich to jest oddzielny system, który musi być zaimplementowany i działać. Każdy ma swoje własne wymagania. I no jakby... Nie da się tego zrobić inaczej, bo nie da się tego zrobić uniwersalnie. Prawda jest taka, że po prostu na kontrolerze w strzelanki gra się w zupełnie inny sposób mechaniczny. Jakby ja, kiedy gram na klawie i myszy, to wykonuję myszą przynajmniej o wiele bardziej płynne ruchy, niż wykonuję na stickach na moim kontrolerze. Bo kiedy zaczynam płynne ruchy jakby ciągnąć te w lewo albo w prawo te sticki, to kamera cała zaczyna mi się kręcić, gdzie mysz tego nie robi, bo mogę ją sobie ustawić zupełnie inaczej. Więc trzeba się nauczyć tego pada zupełnie inaczej obsługiwać, niż jakby się go obsługiwało, niż jakby się przekładało z klawiatury i myszy. Ten. I dlatego właśnie często gracze PC-towi dostają kontroler do ręki i patrzą w sufit albo w podłogę i sobie z tym po prostu nie radzą. Jest jeszcze jedna rzecz. Tutaj nie ogarniają sticków. To jest najczęstszy problem. Jest jeszcze druga sprawa. To jest największy problem, tak naprawdę. Ja Wojtka jak najbardziej rozumiem, no bo słuchaj, no wiesz, wszystko przeniesiesz, sterowanie, przeniesiesz, wiesz, układ klawiszy i tak dalej, ale wyobrażacie sobie takiego pecetowego gracza, kurde, w trolejbusie ze swoim krzesełkiem, na którym by się garbił przed tym ekranikiem? Coś powiedzieć. Ale to nie, to wiesz, to już jest kwestia jakby osobistych preferencji. Ale no. Słuchaj, bo ja nie wiem, nie nam oceniać, wiesz. Tutaj niektórzy są podróżnikami i w tych swoich podróżach rozumiem, że jak siedzą na tym kibelku, to się nie garbią, tak? No stary, na kibel krzesełka nie postawisz, nie? Czy wiesz, jakbyś się uparł i wyciął dziurę w dnie krzesełka. Jak w rosyjskich aplikacjach, że tak stopami na ten, tak? Na kibelek i tak, wiesz, celujesz do dziury. Ale to jest prawidłowa postawa do tego ogólnie. Słuchajcie, ja jeszcze chciałbym was zauważyć, że bardzo dobrym portem, takim, który został mniej więcej w taki sposób przeniesiony na jakieś tam bezprzewodowe urządzenia, były trzecia część Heroesów. Nie wyobrażam sobie tego na PS4 czy Xboxie, tam One, ze względu na sterowanie padem,
ale na tabletach sprawdza się ten tytuł idealnie i jest genialny. I naprawdę nie ma żadnego problemu z grą na dotykowym ekranie. Rzeczywiście nie wziąłem pod uwagę, że są dotykowe ekrany. Ale jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wcześniej powiedzieć, że pozwolisz, Kali, i zaraz ci oddam głos. No. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, która może nie jest tutaj kluczowa, ale wydaje mi się dość istotna, że my gracze pecetowi, tacy zadeklarowani, troszkę boimy się też tego, bo przynajmniej ja się boję, że wprowadzenie takiego mechanizmu, gdzie nagle by powstała taka konsola Steam przenośna, spowodowałoby, że kolejne gry byłyby tworzone mocno właśnie pod sterowanie padem, a w związku z tym bardzo często byłyby uproszczone. Wiecie, bo na przykład sterowanie dla mnie w jakimś Falloutie czwórce, nawet w trójce, albo w tych wszystkich takich grach, które teraz są tworzone, nawet w Skyrimie, jest zrobione pod pada. Co powoduje, że po prostu na komputerze masz dostać jasne, ciężkie cholery, jak musisz przewinąć tam ileś tam pozycji, zamiast po prostu wskazać ją myszką, nie? Co jest najwygodniejsze na PC-cie, nie? Wiesz co, więc... Wojtek, z jednej strony tak, ale z drugiej powiem ci, że nie do końca się z tobą zgodzę. Mianowicie Skyrim, w ogóle Bethesda, bardzo idzie na łatwiznę i właśnie stara się robić uniwersalne systemy, które będą działały właśnie, na wszystko. No to wcale nie jest fajne. I tutaj jest błąd, tu jest problem, no to jest niefajne, coś. bo jeżeli na przykład usiądziesz do GTA 5, to jest zupełnie inna rozmowa wtedy, bo każdy system jest oddzielny i na każdym padzie, na każdym innym kontrolerze gra się zupełnie inaczej. No ja wiem, ale ja właśnie o tym mówię. Bo myśli klawiatura też kontrolery, nie? Peryferia. Kali. Więc to zależy też od ludzi, którzy to robią. Sorry, ja lubię z wami gadać w takich rzeczach po prostu. A czy z wami to jeszcze nie wiem. Przepraszam. Natomiast... Nie no, z wami, ja z mało kim mogę tak pogadać. Po prostu, żebym dobrze był zrozumiany. Mówię to wprost. Boję się, że w tym momencie producenci gier byliby zdeterminowani też do tego, żeby wpompować gry pod właśnie takie rozwiązania, które niestety obniżyłyby ilość takich rozwiązań typowo pecetowych. No po prostu tak by było. Tylko ja się pytam, dlaczego nie robią tego teraz? Czyli mi się wydaje, że to już od dawna istnieje robią, taki trend, że bardzo wiele się liczą tak bardziej sobie, od pecetów. Oczywiście, i przecież właśnie przed chwilą podałem przykłady i to takich gier z górnej półki, że tak powiem. Ale nadal jest bardzo dużo gier, gdzie to ja ci powiem, się robi osobne sterowanie. Sorry, że ci się wtrącę, ale to tak nie jest do końca, bo ty mówisz, że wiesz, że menu jest takie, że podpada zrobione, że nie ma myszki. No to słuchaj, Exclusive PlayStation 4, premiera miesiąc temu, Gran Turismo Sport, gra, która tylko na konsolach jest od 20 lat, tam chodzisz po menu myszką sterowaną, kurwa, gałką. Przykład następny? Destiny. Ale nie, przykład następny. Ale Destiny. Nawet Minecraft to Destiny robi. Jest... Nawet Minecraft to robi. Jest takie ten, ja się najbardziej jedynie bym obawiał, ale no to jest coś do przeżycia, no bo innej opcji nie ma. Że, tak jak wam kiedyś opowiadałem o Wiedźminie, po iluś tam, wiadomo, dziesiątkach, setkach godzin spędzonych, no doskonale wiem, jak sterowanie działa i na PC-cie odpalonym na padzie w Wiedźminie to działa sterowanie inaczej, tak? No jakoś, nie wiem, to co jest zaprogramowane fabrycznie, przewidziane pod jednego pada i gdzieś tam zapisane w konsoli, no powoduje, że na PC-cie potem no ta swoboda, ta dowolność tego, że to może być różny pad, różna karta, procesor i tak dalej, no wiemy doskonale, jak instalacja na PC-cie tego wygląda, powoduje, że to sterowanie jest takie dalej myszko-klawiaturowe, tylko po prostu za pośrednictwem klawiszy na padzie, nie? To nie jest typowe sterowanie padem takie konsolowe. No ty nie wyczujesz no, różnic. No, dlatego mówię. No jednak są pewne różnice. A zwłaszcza w FPS-ach się to da odczuć. W jakichś tam grach, które mają bardziej bogaty interfejs. Ja przepraszam, ale trochę przerywa mnie was. Czy to mnie przerywa, czy to was przerywa? Tak, to Rafał. Standardowo Rafał. Tak. Rafał jest w lesie, więc jemu można wybaczyć. Nie, bo to brzmi, jakbym chciał mu przerwać. Znowu mu się internet kończy. Tak. Dobra, ja go w ogóle wytnę, więc nie przejmujcie się. On nie chce mówić w ogóle, nie? On nie chce tam mówić, nie? No, on już się zaciął, wszedł w swoją pętlę.
Tak, zaraz mu prąd wyłączą jak zawsze i to od razu być. Nie, no chcę, wiecie, bo weszliśmy na ten temat bez sensu, wy tu dywakujecie, czy takie menu jest dobre, czy nie, jak kurde nie ma konsoli. No stwierdzenie tylko, czy by się przydała, no tak przydała ja, jakby się. Jakby w ogóle nie było lepszych tematów, nie? Rafale, no tak sobie nie przejmuj się. Ale przecież na setny odcinek, kurde, no lepszego tematu niż co jest lepszy mysz czy pad, to nie ma, no to co? Słuchajcie, niektóre podcasty na setny odcinek kończą karierę, a my gadamy o myszce i klawiaturze, jest zajebiście. Dokładnie, zrobimy taki w sumie tak, fajnie to wychodzi. Słuchaj Rafale, bo nie wiem czy wiesz, ale po tym jak zacząłeś opowiadać, to cię ostro przerwało, dlatego mieliśmy z ciebie pompę i ogólnie będzie śmiesznie. Przerwało, wiem, dobrze, ale i tak ważne no. rzeczy. Rafał nagrywał w jakości konsolowej, o, żeby basta więc... na wielkiej wiesz tak, co. Tak, przynajmniej go nie wykraszowało jak na PC-cie, stary. Tak czy siak, wracając do mojego Hyde Parku, tak gram na Switchu, w tej chwili właśnie w Stan of Blade'a. A bo do twojego Hyde Parku, bo wiedziałem. Tak, oczywiście, ja cały czas pamiętam, że jesteśmy na... Oczywiście. Na konsolę, no po prostu na Piotrze jesteśmy. No. I tak, i gram w Xenoblade'a, który jest naprawdę świetny. Jestem, nie wiem, mam przegrane w tej chwili jakieś 5-6 godzin. Jest super, jeżeli ktoś grał w jedynkę na Wii czy 3DS-ie, to będzie zachwycony tym, co jest tutaj, ewentualnie na Wii U w Xenoblade Chronicles. A powiedz mi, Piotrze, w takim razie Xboxa myślisz, żeby sprzedać? Nie. Nie, bo to jest konsola, którą zawsze będę miał do wszystkich innych gier, które nie wyjdą na Switchu. Czyli wszystko. Tak, czyli wszystko w sumie, nie? No, czyli większość rzeczy, tak? No, na przykład w tym roku nie kupiłem Wolfa drugiego. Nie, Asasyna mam Cień Wojny, czyli te dwie największe premiery, oczywiście Dishonored 2, ten dodatek, Cuphead, te rzeczy mam na Xboxie, ale na przykład Wolfa drugiego nie kupiłem, ze względu na to, że jestem bardzo ciekawy, co zrobi, Jezu, to studio, które robi porty na Switcha, zrobiło port Duma, Switchowego, to oni robią dokładnie też port Wolfa drugiego na Switcha. No. I jestem bardzo ciekawy, jak im to wyjdzie, tym bardziej, że wiemy, że Doom wygląda słabo, znaczy, bardzo nie tyle, co słabo, wiesz, się i... bo największy problem Dooma jest nie grafika, która o dziwo robi wrażenie, tylko to, że to wszystko jest jakości takiej, jakby ktoś rozlał mleko na szybę i przez nią patrzy. Ale wiesz, czemu tak, no bo tak rozdzielczość jest. I musieli to... tekstury do minimum ograniczyć. Znaczy, nie chodzi o rozdzielczość. Na przykład ta gra jest zrobiona w taki sposób, że masz świetne efekty cząsteczkowe, ale wszystko jest w 480p. I po co ci takie efekty cząsteczkowe, jakich nie widać tak naprawdę? I po prostu ktoś do tego źle podszedł podczas projektowania tego portu, bo trzeba było to totalnie odwrócić, czyli zmniejszyć ilość elementów cząsteczkowych, a zrobić to, żeby było jak najbardziej ostre. No trzeba było tak Piotrek zrobić. Piotrek, żyjesz? Tak zrobić. Nie no, chciałbym się, okay. Wiesz, no, za bardzo się rozkręcił i go Wojtek ciachnął. No, więc... Dosyć tego pierdolenia z jakichś konsolek. Wojtek ma pilota od internetu po prostu chyba i nam tak wyłącza, jak za dużo tak, zaczniemy no gadać. Wracaj do swojej podróży. Dobra, na kibel, zioł. Piotrka dalej nie ma, nie? Znaczy jest tutaj niby, ale go nie ma. Nie ma. Dobrze, jemu już wystarczy. To co tam teraz dalej słychać u ciebie, drogi Tomaszu? U mnie co słychać? Tak, to Tomasz był w kolejce, no. No dobra, no to lecimy. No słuchajcie, no to jak się tak wszyscy śmiejemy i w ogóle z Xboxa, no to muszę się przyznać, że kupiłem najmocniejszą konsolę na świecie. O Boże, Tomek bez nowej konsoli na premierę, to nie ma. Ja wiem. I jak się z tym czujesz? Ja stałem się ostatnio bardzo przewidywalny, bo zawsze mówię, nie kupię to gówno, a potem idę do sklepu i biorę ratę, nie? Więc to mniejsza z tym, tak? Kupiłem konsolę i powiem wam szczerze, że jestem bardzo zadowolony z niej, do tego stopnia, że odkładam moje PlayStation 4 na półkę retro, nie? To jest to moje ogromne wyjście z szafy. Czyli chcesz mi powiedzieć, że już nie będziemy Tomku grali razem na PS4. Przez najbliższy czas raczej nie, wiesz. Ojej. I tak nigdy nie graliśmy, ale tak się pytam. Tak, a powiedz mi tak z ciekawości, co sprawiło, że zadecydowałeś w ten sposób? Bo myślałam, że te obie konsole nie są tak dużo różne, wbrew pozorom. One nie są dużo różne, jedno. Ale też je dzieli bardzo dużo, ale co tak głównym powodem było, to komfort i komfort pracy. Trzeba przyznać, że ta konsola
jest cichutka. Ona jest bezgłośna, a w porównaniu do mojego prosiaka, który wyje, jakby chciał odlecieć ode mnie z pokoju, to po prostu kultura pracy jest niebo a ziemia. To był pierwszy powód, jaki o tym zadecydował. A drugi powód to jest to po prostu, jestem dziwka konsolowa, jeżeli chodzi o grafikę, nie? Więc Wojtku, wśród konsolarzy też jest takie coś jak Console Master Race. I ja chciałem... No przyznam się, prawda, szczerze, no, chcę mieć jak najlepszą jakość gier. Nie po to kupiłem telewizor 4K, żeby mieć teraz tekstury Full HD na prosiaku, jak mogę mieć na Xboxie tekstury specjalnie ściągane dodatkowo pod 4K. I powiem wam szczerze, robi to różnicę. Bo odgrzewam sobie takie kotlety jak na przykład jak Gearsy 4, jak Halo 5, Forza Horizon 3, ta jeszcze nie dostała jako taką aktualizacji pod tego nowego same Xboxa. Ekskluzywy. Dokładnie, ekskluzywy, których o, Xbox nie ma. O, na Forza to ja się z tobą piszę, to daj mi gamer taga, to pogramy. Dobra, i jasne. W Gearsy też. Jasne. I Forza to jest jedyna gra, której mi brakuje na tym, na czwórce, nie, jak słowo daję. No mi też. I powiem wam szczerze, że jest różnica. Dobra gra. Jest różnica widzialna gołym okiem, jeżeli mamy telewizor 4K, to nie ma porównania. Powiem wam szczerze, jak zobaczycie, jak wyglądają gry na X-ie, no to ciężko będzie wam wrócić do standardowej S-ki albo do prosiaka, bo jest różnica widoczna gołym okiem. A trzeci powód, jaki zadecydował o tym, że Xbox jest teraz moją ulubioną domową konsolą, to jest to, kurwa, jakie tam są tanie gry. Słuchajcie, Game Pass na miesiąc 29 zł i macie dostęp do naprawdę dużej ilości gier. EA Access, ta sama sytuacja, tylko gry od elektroników. Games with Gold, są 4 gry i no, wiadomo, tak z plusem, czasem są gorsze, czasem lepsze, ale teraz hit, najlepszy hit na świecie. Nie trzeba cebulić, tak jak Krystian opowiadał ostatnio na poprzednim odcinku o kontach, tylko słuchajcie, wchodzicie sobie na ruski sklep na Xboxie i kupujecie kurwa gry o połowę taniej, to jest po prostu kosmos. To tak. Jest Xbox, to jest konsola. Zmieniamy region, kupujemy dokładnie gry po rusku i wracamy na swój region. Ale Xbox to jest konsola dla cebularzy. Trafi, dosłownie. Ej, nie. Zapłacić. Ale to nie będzie... No. Ale to nie będzie ta sama cena. Tomek. Nie no, płacisz przez PayPala w rublach za grę. No tak. Dokładnie, ale wciąż będziesz i nadal masz taniej, no o tym mówię. Wy chyba nie zdajecie sobie sprawy. Wy chyba nie zdajecie sobie sprawy, ile kosztują konta, o których nie, mówiłem. Ale wiesz, co, ale my przynajmniej możemy to zrobić legalnie na własnym. Ale to jest legalnie. To jest legalnie na własne, masz przypisaną grę normalnie do swojego konta na Xboxie. To jest i legalne. Przełączasz się na polski i masz tą grę normalnie do ściągnięcia, ona jest normalnie zapisana, że ją kupiłeś. Wiem. Mam tak masę gier kupionych z japońskiego stara Xboxowego, bo tam są bardzo tanie gry, także to tak samo jak na ruskim, tak i jeszcze tak i na jedna japońskim rzecz, sorry, że tak się wetnę, ale Games ciekawe, with Gold też jest różny w różnych strefach. Dokładnie. I więc się zmienia na strefę azjatycką i się pobiera z tamtejszego Golda, potem na amerykańską, potem się leci do Australii, a potem z powrotem do Europy. I wszystko tak na jednym abonamencie kupionym w Polsce, który jest tańszy. Za złotówkę. To jest cebula. To może jest moja konsola. To może jest moja konsola. Ej, serio, Krystian. Nie, no, i wszystko na legalu. To jest najlepsze, że to jest wszystko na legalu. Tomku, powiedz mi, to jest 50% taniej po prostu? Taki Assassin, ile by tam kosztował? Słuchaj, to jest różnie, ale na przykład jak możesz kupić... Ostatnio kupiłem taką gierkę śmieszną, Human Fall Flat, w polskim ale sklepie. Ale co to jest za gra? Ona kosztuje no 60 zł, a ja ją sobie kupiłem za 14 zł. No dobra, ale to mi mów o konkretnych tytułach. No. O konkretnych? Forza 7 100 zł, gdzie w sklepach jest nadal 299. To chyba tylko w twoim sklepie. Ja mówię o... Poczekaj, Forza 7 wyszła kiedy? Z miesiąc temu, troszeczkę dłużej, ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, że ja te gry kupuję dla siebie i one są dla mnie na zawsze, a nie jakiś boost mi nagle o dostęp do gry zabierze, nie? Znaczy no zawsze. Na zawsze to jak na półce może sobie postawisz płytę, bo to są, że ściągniesz to. No nie, to jest no co innego. To ja kupiłem sobie Gran Turismo za 119 na zawsze, które kurwa i tak bez internetu nie zadziała. Czyli nie to miejsce na zawsze. No. Słuchajcie, wczoraj znowu się wetnę, ale
Wczoraj była ta, goście przyszli, nie, impreza jakaś urodzinowa. Chciałem koledze pokazać Gran Turismo nowe. Mówię, patrz, zobacz, jak się dużo zmieniło, bo on ostatni raz to tam gdzieś na trójce widział, nie? Gran Turismo piątkę czy coś. No oczywiście trzeba ściągnąć patcha. Patcha mi nie pobrało, znaczy tego kolejnego patcha i DLC. Automatycznie mi nie pobrało, bo nie miałem już miejsca na dysku. No to wyjebałem jakąś starą grę, zacząłem to ściągać. No to jak to się ściąga, konsola włączona, no to dobra, to ci pokażę coś innego. I włączyłem tego Huntera. Z tym, wiecie, chodzeniem po lesie i strzelaniem. I Hunter okazał się najlepszą, kurwa, grą imprezową. Po prostu do trzeciej nie był wyłączany, tylko padł z rąk do rąk, przechodził. Gdzieś mniej więcej od północy tam dwie dziewczyny, właśnie kolegów, to już sobie siadły na kanapie same i tylko było, dobra, jak mam teraz to zmienić? Dobra, cicho, zamknij już mordę. I wiesz, i siedzą tam, nie? I my sobie już siedliśmy w kuchni, polewaliśmy tam dalej drinki i tak dalej, a one po prostu grały i grały. Teraz zaczęliśmy nagranie, a na Messengerze mi kumpel wysyła, gdzie kupić naboje i tak dalej, bo kupił sobie peceta, który miał służyć do składania filmów, ale tak go tam wymęczyła w domu tamta, że już ma Huntera zainstalowanego w domu i chuj w te wszystkie, kurde, gry nowe. No, widzicie, jaka to jest dobra gra, jaka cudowna. I właśnie wracając do tych gier komputerowych. No i mnóstwo jest takich gier. I fajnie by było móc je nosić ze sobą. No nie, Hunter nie jest do noszenia ze sobą, ale nie wracamy do tego wątku. No dobra, tak. Tomek, ale Xbox to wiesz, no to wciąż nie było to nigdy. To tylko i wyłącznie grafika cię sprzedała, to czemu jeszcze peceta nie kupiłeś zamiast się tak... Bo to jest Tomek. No dobra, ale gdzie ja takie fajne krzesełko dorwę? To nie jest taka łatwa sprawa, nie? W sklepie. Ja dzisiaj, słuchajcie, byłem u jakiegoś typa coś tam oglądać, nie? Jakąś kanapę czy coś takiego. Myślałem, że może coś kupimy, nie? Patrzę, kurwa, u niego na półkę. Nie, no wystawił używaną kanapę. I patrzył u niego na półkę. Mówię, kurwa, co to za wielkie gówno jakieś stoi, nie? A to Xbox pierwszy. Nigdy na żywo nie widziałem na oczy, jakie to jest okropne, brzydkie i wielkie. Nie? Duży jest, nie? Mówię, magnetowi. Cudowna jest ta konsola. Ale ten nowy mówi, że jest cichy, to chyba największa zaleta, co? Bo prosiak to tam strasznie się na 4K wiem, że... O Jezus, to jest nieba ziemia, naprawdę. Ale teraz tak wracając już na serio... Ludzie, którzy są zainteresowani tematem Xboxa X i się nadal zastanawiają, czy na pewno dobrze robią, to ja myślę, że naprawdę w tym momencie Xbox powolutku wraca do gry. Może tam troszeczkę Sony ponadeptać na te odciski i tak pewnie za dużo nie wskóra, ale szczerze, wreszcie po tylu latach Xbox jest konsolą i działa jak konsola, która powinna działać na dzień premiery w ten sposób. To udało im się tą konsolę zrobić. To, ja mam jedno pytanie. Gdzie są ekskluzywy? Nie mówimy o Forza Horizon. Słuchaj, ja mam teraz konsolkę, która mi multiplatformę odpala w najlepszej grafice i to dla mnie w tym momencie ma znaczenie. Jak ktoś kupuje konsolę dla Xów, no to wiadomo, że wybierze sobie czwórkę albo peceta, no, ale jego nie interesują Xy, bo on ma każdą konsolę, jaka wyszła na rynek, więc jego no dokładnie, dla mnie pojęcie Xa nie istnieje. No. To akurat nie jest dla Tomka argument, ale powiedz mi, one tam faktycznie po 2100-2200 chodzą? Czy tam coś można 2199 normalnie, ale widziałem już oferty nowych konsol za około 1500. Tam pewnie i standardowa, poczekaj, czyli mniej więcej będąc tam, no nie wiem, w połowie generacji Playaka można kupić za tysiaka z jakimiś grami. Rafał, nie? No Boże. Nie. Można kupić za tysiaka, to jest najważniejsze. No okej, okay. no to tak, można kupić za tysiaka. SK Xboxa też. On tam walczy teraz mieczem z tym internetem. Nie, on w ogóle opowiada cały czas, nie? Na korbkę go. Tomku, to powiedz mi jeszcze jedną rzecz, czemu ja widziałem Xboxy One X i projekty Scorpio. No. O co w ogóle w tym chodzi? No to jest proste. Wypuścili taką samą konsolę w innej obudowie, oznaczyli ją jako edycja limitowana, a dla preorderowców troszeczkę taniej była, 100 zł, i ludzie się rzucili na to jak na kurwa kurtki z Lidla.
Zapomniałeś dodać, że w wersji podstawka, Scorpio jest podstawka, a w wersji normalnej tej podstawki nie ma i kosztuje tak. Następne 200. Ja. Jak dla mnie sama to, podstawka. Jak dla mnie to właśnie tak powinien wyglądać cały system preorderowania, że ludzie, którzy się w ciemno na coś skuszą i są chętni wydać pieniądze w ciemno na jakąś konsolę albo grę, powinni mieć tą grę taniej albo z bonusami. Tak powinien wyglądać preorder i jak dla mnie to bardzo fajnie Microsoft postąpił w tym momencie. Nie? Kto kupił, ten kupił. Okej, ale słuchaj, to bo to mnie wyrzuciło i chciałem tylko... Boże, Rafał. Cześć. To jest naprawdę, wiesz, konsola 3 razy droższa niż podstawowy Xbox. Tak wynika z ofert dostępnych. No tak, ale komputer też możesz kupić za 1000 zł, a możesz kupić za 6000. Ale ona też jest 3 razy lepsza. Nie, ale no to... mówimy o konsolach. Ja wiem, że to jest kilka razy lepsze, tylko tak... Nie, słuchajcie, ja wiem, o co wam chodzi. Słuchajcie, to tak jak dzisiaj rozmawiałem z pewną osobą, ta konsola będzie tyle kosztować i ona wcale nie musi tanieć, ponieważ to nie jest konsola dla standardowego gracza na konsoli, tak? To jest konsola dla klienta premium, który chce mieć jak najlepszą jakość i jak najlepsze efekty wizualne i tak dalej, tak? To jest konsola, która nie stanieje, bo to jest po prostu coś nie dla każdego, tak? Słuchajcie, jeżeli, tak jak tutaj Tomek mówi, był taki fajny wywiad z Filem przecież swego czasu i Phil powiedział wprost, ich celem nie jest postawienie na Xbox One X jako ich najlepszej konsoli i to będą pchać na wół. Nie, Xbox One X jest dodatkiem dla osób, które chcą kupować rzeczy w najlepszej jakości, tak jak jest na przykład też ich pad Elite, którego posiadają i to też nie jest pad dla wszystkich, to są dla osób, którzy chcą. Tak, przodem. Ja też już posiadam. Naprawdę. Tomek, to ja mieszkam w Anglii. Ale ja też Tomek mam, ja witaj w klubie. Ja dostałam w prezencie, ale też mam Elite, przyznaję. Ale dostałam. A ich główną konsolą, Microsoft to jest Xbox One S. I Phil mówi to wprost. To jest konsola, którą chcą sprzedawać jako basic stuff dla wszystkich osób, żeby to sobie tam stało pod telewizorami u Amerykanów i innych stacji. I tu macie bardzo prostą odpowiedź w postaci mojej, czyli osoba, która przez tyle lat, nie wiem ile to było lat w sumie, nawet nie wiem czy to był lat, czy to był rok, który opowiadał na nagraniach bezimiennego o wszystkich grach na PlayStation i jebał Xboxa normalnie jak gówno. Teraz mówi, że to jest najlepsza konsola, to znaczy, że to jest dobra konsola, tak? Jeżeli osoba, która... No tak. Ja powiedzmy sobie tak, ja nie jestem fanboyem Sony. Ale wiesz, no bo ty jesteś fanem Sony. Ty jesteś fanem dobrego sprzętu, a nie konkretnej marki. O, dokładnie, można tak powiedzieć. Dziękuję, wyjaśnij to. Nie. Poczekaj, Tomku, moim zdaniem ty się sprzedałeś po prostu, nie bo coś ma się. Mocniejsze. Nie, moim zdaniem się sprzedałeś, oczywiście. Bo gdyby ja teraz rozumiem, Playka, wiesz? Gdyby Playka teraz, nowa Playka wyszła, jakiś tam Pro XXL, gdyby to sobie teraz wyszła i była 10 razy mocniejsza niż twój ostatni Xbox, to ale wyglądałby jak ziemniak i w ogóle nic by się tam nie zmieniło, to na pewno by ci się bardziej podobało, bo jest mocniejsza. Wiem, pod jakim względem ty idziesz, bo jest mocniejsza. No tylko tak, bo on lubi dobry sprzęt. Ale to nie znaczy, że to jest dobry sprzęt. To jest mocniejszy sprzęt. Ale to nie jest, umówmy się, Tomek lubi teraflopy. No Jezu, dajcie mu żyć. No. Słuchajcie, ja jestem konsolową dziwką na grafikę, koniec. No ostro, no dokładnie. Więc to niekoniecznie, że ty masz lepszy sprzęt. Ale po prostu ty masz nowszy sprzęt i mocniejszy sprzęt. Ale ja nie mówię, że od razu Xbox musi być lepszy niż... PlayStation od razu sam w sobie, chociaż usługę sieciową Manfrid architektura ma lepszą. No to dobre, co dobre, tylko co się komu podoba, nie? Dokładnie, ale już tak nie heszykujmy z tego Xboxa, bo naprawdę udaje mi się ta konsola. Ja jestem zadziwiony, zadowolony i naprawdę... No a ja ci powiem, ja teraz właśnie poszłam w drugą stronę, ja z Xboxa wracam na PC-ta. No to w trzecią stronę, to jest w ogóle inna strona, to jest strona Jedi, to tak jak wiesz... Ja już mam dosyć po prostu walczenia non-stop i płacenia hajsu za usługi, które moi znajomi na PC-tach mają za darmo. I tyle. No. Ale powiem wam, że tylko multi. Bardzo tylko fajnie multi, się wraca do tych starych gierek, które nie, naprawdę... Nie tylko multi. Właśnie mnóstwo promocji na gry stare, które ja lubię i chętnie ogram. I wolność moją, to ile ja mogę z tym PC-tem zrobić, tak? Ja nie zrobię gier na konsoli, ale na PC-cie zrobię. Jest mnóstwo czynników, dlaczego wracam na peceta, ale wiesz, mogłabym kupić innego peceta, niekoniecznie pod granie, tak?
ale już stwierdziłam, że nie, że żegnaj Xboxie, jakim cię znałam przez ostatnich 10 czy tam 15 lat. No, dlatego równowaga w przyrodzie musi być, dlatego ja mam Xboxa teraz. Ale tak, tak, a ja wracam na pieca. Dokładnie, no. Kontynuując moją wypowiedź, to powiem wam, że fajnie się bardzo wraca i odświeża takie starsze gierki, które naprawdę ledwo działały na tym Xboxie S czy standardowym Xboxie. I powiem wam szczerze, że różnica między grami na PlayStation a po aktualizacji pod Pro jest mniejsza niż między właśnie grami na Xboxa starego a po aktualizacji na do X-a. Widać to gołym okiem, naprawdę gry lepiej działają, mają lepszą grafikę, bo są te tekstury i naprawdę dużo gier straciło na tym w moich oczach, jak swego czasu miałem i mam tego starego Xboxa i teraz naprawdę mogę sobie usiąść, rozłożyć się na kanapie, wziąć w rękę pada Elitkę i grać w najlepszej jakości gry, w stare, bo stare, ale naprawdę one wyglądają super, więc ja jestem zadowolony. A masz tą kolekcję Master Chiefa całą? Nie, ja już tyle razy przeszedłem, że ja nawet kurwa nie chcę widzieć tej okładki. Nie? Ale... Wiesz co, ja się pytam, bo jestem ciekawa po prostu jak ta grafika. Ona nie dostała aktualizacji, Halo. Wiesz? Nie wszystkie gry dostały aktualizację, ale większość gier działa sama bez aktualizacji płynnie i to nie ściema. Tak jak Phil nam opowiadał, że Xbox sam poprawia gry. Jest to po części prawda, bo widać to, ale nie wszystkie gry chodzą od razu lepiej, tak standardowo. Są gry, które nadal tak samo dziwnie chodzą, jak chodziły, na przykład State of Decay, to jest kurwa patologia growa, jak dla mnie. Nie? Co, aż tak źle? No to nadal chrupie. Ja to tylko na tym, na PC-cie ruszyłam, więc w ogóle nie mam pojęcia, jak to na konsoli się prezentuje. To się w ogóle nie prezentuje. Więc moje wielkie wyjście. Prawdopodobnie dlatego ruszyłam to tylko na piecu, no nie dotykałam na konsoli. Ale wiesz, no, to też jest kwestia właśnie świadomego grania i grania w jakieś, no wiesz czego się spodziewać po danej grze, tak? Jakby... Mhm. I tyle, no. Tomaszu, czy ty mówisz, na czym grasz? Ale w co ty w ogóle grasz? A tak, co ja gram? Tak to już ci powiem. Gram sobie w Assassina, gram sobie w Fallouta 4, gram sobie w Halo 5, gram sobie w Gearsy 4, gram sobie w Human Fall Flat. Co ja tam co, jeszcze gram? Co, po 15 minut w każdą grę, tak? Nie, no co ty, w Assassina już mam prawie 2 dni najebane. Okej. Okay. Dobra, nie, bo myślałem, że w Hyde Parku ostatnio grałem w Assassina, mówię wam, jest zajebisty i mówisz coś, a nie teraz będziesz mi wymieniał, w co grasz. Tak ogólnie się pytam. No to może teraz o czymś też... No wracamy do początku, tak, bo off-topa zrobiliśmy. No fajny Assassin, fajna gra. To jest taki Wiedźmin w arkadzie. W mocnym arkadzie chyba. No tak. Z Orłodronem. Ale zajebiste ten orzeł. Orłodron. To jest bardzo dobre określenie na scenę. Tak, ale Orłodron to jest po prostu coś, z czym ja nie mogę żyć. I ja wczoraj też rozmawiałam na temat nowego Assassina z moim kolegą i też mówię, no i jak tam ten twój Orłodron? I on tak, weź się odwal. Mówię, nie odwalę się od tego, to jest bez sensu. Ale fajna opcja jest taka, że wiesz, że gra cię w żaden sposób nie zmusza do tego, żebyś go używała, to tylko zależy od twojego, wiesz, widzi mi się, czy ty włączysz tego drona, czy go nie włączysz, nie? Ale... No tak, no ale wiesz, wrzucanie mechaniki, po prostu widać, że to jest copy-paste z innej gry i zamiast w ogóle cokolwiek z tym zrobić, to... Ale to jest bardzo fajna to... właśnie sprawa, jak mówisz, że kopiuje. Nie, mnie lenistwo właśnie dewelopera przy tym Wait rozwala. Nie do końca. Naprawdę, widzę, że mają fajny silnik, fajny patent na grę wymyślili od czasów Watch Dogs 2. Każda kolejna gra to jest takie standardowe copy and clay, ale takie copy and clay, które daje zajebistą frajdę podczas grania. Jeżeli oni idą tym torem, to ja jestem jak najbardziej za i im wiwiatuję. Tak, z drugiej strony ja się zgodzę z tym, że faktycznie przynajmniej seria jest serią. No to jest dostajesz serię gier i wiesz, czego możesz się spodziewać w każdym wychodzącym następnym tytule. Na przykład gry czyli Ubisoftu od jakiegoś czasu. Nie możesz tego powiedzieć o Bethesdzie. Wiesz, już wolę wiedzieć, że będzie wszędzie Orłodron. W Far Cry'u będzie też w Orłodron, zobaczycie. Będzie, oczywiście, że będzie. Sowa będzie na przykład może. Nie, będzie po prostu dron. Nie, to było zbyt banalne, wiesz? Nie, no. Okej. Nie, ale tak, wiesz, bez śmiania się to naprawdę taki Ubisoft... taki patriotyczny dron z amerykańską flagą. O, dokładnie. W Far Cry'u nowym. Ubisoft od jakiegoś czasu w moich oczach naprawdę fajnie urósł, bo wynaleźli taki schemat, który powielają w każdej kolejnej grze, ale on naprawdę daje frajdy i każda gra od czasów, jak mówię, właśnie Watch Dogs 2, Wildlands. Wildlands mi się też podobał, Krystian, ja się śmiałem na odcinkę, że to gówno. Też mi się podobał. Tak samo teraz ten Assassin's Creed i naprawdę czekam z wielką... No, po prostu mam już hype'a na Far Cry 5, jak to tak ma wyglądać, to ja jestem za, więc jeżeli ktoś jeszcze nie ma Assassina, to myślę, że jak najbardziej trzeba zakupić. A oni w ogóle wypuścili jakąś prasówkę?
Sorry, że tak się wcinam, ale ciekawa jestem, czy coś w ogóle mówili na temat piątego Far Cry'a, co to będzie, co tam się będzie działo, jest jakieś info już? Będzie się działo dokładnie to samo, co w dwóch ostatnich częściach, tylko w nowym terenie. Nie, jest bardzo dobrze. Assassin's nowy jest zajebisty na nowym Xboxie. Aha, trudum, ps. Ale to dobrze, dobrze, że masz frajdę. To najważniejsze w sumie w graniu, że masz frajdę z grania, nie? Chce no dokładnie i powiem wam szczerze, że po tylu latach, co preferowałem bardziej sprzęt od niebieskich, to powiem wam szczerze, że to jest taka fajna odmiana dla mnie, że jakoś bardziej mi chwycił ten Xbox teraz. Może to dlatego, bo już tamto mi się przyjadło wszystko. No kurde, ile razy można patrzeć na ten sam system działający w ten sam sposób, a tu na Xboxie raz na pół roku zmieniają ci całkowicie system, tak żebyś nie wiedział, gdzie co jest kompletnie. Tak jak w Tesco, wiesz, macie przez tyle lat... Przebudowali półki. No, to dokładnie tak jest. Dashboard. Chipsy zmienili z piwem i kurde, ty nie wiesz, gdzie masz iść. No ale po jakimś czasie się znowu odnajdujesz, więc jest fajna ta konsolka. Coś tam w niej jest fajne. Myślę, że oni z tego coś... Wyjdą na ludzi. O, ta konsola wyjdzie na ludzi. Mhm. Dobra, słuchajcie, to u Tomka, Michale, co tam u ciebie? Czekaj, bo o czym to mieliśmy mówić, bo tak... Ty grasz na PS4, a nie na Xboxie, proste. Nie, bo tak odpłynęliśmy z tematem, że w sumie nie wiem, o czym to miało być. Nie, a tak serio, u mnie jeśli chodzi o takie już, jak już się wszyscy chwalą zakupami nowymi, tak? No bo po to jest ten dział, nie? Nie oszukujmy się. Tak, to ja podpowiem, że sobie poprawiłem trochę, połechtałem sobie ego, poprawiłem sobie jakość dźwięku tym razem, nie jakość wizualną, ponieważ zakupiłem soundbar do telewizora. Mimo tego, że może to się wydawać gorszym sprzętem od kina domowego, to nie ukrywam, że soundbar moim zdaniem całkiem daje radę. Jest to soundbar Yamahy. Zresztą chyba jeden z fajniejszych, jakie można dostać aktualnie, moim zdaniem. Szczerze, jak odpaliłem Destiny i gdzieś tam przelatywałem nad orbitą, kto tam zaczyna chrapać? Nie, to jest elektronicy. To ewentualnie Wojtek. No, jak gdzieś tam przelatywałem nad orbitą, no to rzeczywiście było tak słychać, jak jeszcze sobie gdzieś tam podbiłem basy, jeszcze podgłośniłem na maksa, nie? Tam pół pokoju chodziło przy lepszym dudnieniu. Ty, on pewnie ma oddzielny subwoofer, nie? Poza tym. Tak, tak. No masz soundbar, no to jest listwa z głośnikami plus dodatkowy subwoofer, nie? Dobra, to tak. Mam jedno techniczne pytanie, bo sam jestem w sumie trochę zainteresowany, bo wiem, że jeżeli masz, załóżmy, zestaw 5.1, ale rezygnujesz z satelit tych z tyłu, to jest problem, bo nie masz pełnego pokrycia i załóżmy tam gra widzi, że grasz na surroundzie, ale powiedzmy te dźwięki z tyłu nie są odtwarzane, nie? Bo załóżmy nie masz miejsca na te głośniki. Soundbar też powinien być widziany i imitować ten dźwięk jakoś tam niby wirtualnie. Znaczy nie każdy soundbar? Nie każdy, no, ale zakładam, ale... Że ten lepszy, zakładam, że twój tak, korzysta. Tak, mój ma też imitację dźwięku 5.1, dźwięku przestrzennego, z tym, że no, imitacja, no to wiadomo, to nie jest to samo, co prawdziwy dźwięk 5.1. Nie jest to głębia taka, jaką mógłbyś mieć przy kinie domowym, nie będę ukrywać. Ale mimo wszystko coś tam słychać, nie? Czyli powiedzmy, jak tym statkiem w Destiny przelatywałem z lewa do prawa, no to było to słychać, powiedzmy, nie? Nie jest to tak, aż tak słychać jak przy kinie domowym, ale w dalszym ciągu jest to coś lepszego niż głośniki w telewizorze po 2x5 W. Nie? Także, nie, no to także na pewno, daje radę. To na pewno właśnie jestem ciekawy, czy warto będzie to zastąpić, czy lepiej po prostu postawić jakieś tam dwie kolumny i zostać przy stereo. Wygodne. No dobra. Znaczy wiesz co, inaczej to może, kurczę, no ja mam też taki problem, że u mnie ten soundbar stoi, że z jednej strony jest szafka i możliwe, że przez to też nie daje takiego efektu, jak powinno dawać, nie? Mhm. Z tym 5.1, może dlatego, nie wiem, ale już sama jakość basu, tak, przede wszystkim, no to robi tak kolosalną różnicę, że no chociażby dla samego tego warto, nie? Nawet jeśli to by miało działać tylko w stereo.
moim zdaniem. Co poza sprzętami? W co tam poza sprzętami? No to tak jak już pewnie wszyscy się dowiedzieli, no to Destiny 2. Aha, no. Ten tytuł, w który ci nie idzie, jeśli grasz rajdy. Zaraz o nim powiem, no. Poza tym, standardowo co jakiś czas wracam do Overwatcha, a tak poza tym, że tak powiem, ruszyłem trochę swoją kupkę wstydu, czyli tytuły, które gdzieś tam zostały zakupione, a nie zostały nigdy ruszone. Dokończyłem dwie części Uncharted, które mimo tego, że przeszedłem na PS3, przechodziłem też na PlayStation 4 dodatkowo. Chciało ci się? Chciało mi się. Aktualnie przychodzę też czwórkę Uncharted, która gdzieś tam aktualnie leży, bo znowu były rzeczy w Destiny, bo w zeszłym tygodniu był Iron Banner. Skończyłem Ruinera, polski tytuł, zresztą który bardzo polecam ze względu na soundtrack, przede wszystkim na soundtrack, który nie ukrywam, że na tym soundbarze naprawdę dawał radę, bo to jest taka dość harda elektronika. To włącz sobie Hotline Miami. No jaka właśnie tam też, jest też... muzyka, no stary, tak, zrób to. No to właśnie, jak wam się podobał Hotline, to Ruiner też bardzo polecam, nie? Też podobny klimat, że tak powiem, w szczególności z muzyką, mechanika względnie podobna też, nie? Ogólnie gra spoko. No zresztą naszego rodzimego studia wiadomo, że co nasze rodzime warto wspierać zawsze. Przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia. No i robili tam pewnie goście od Wiedźmina, nie? Chyba nie, wiesz? Niemożliwe. To jest indyk. No ja to teraz na tego, na Obserwera sobie muszę zarezerwować, bo też właśnie polska produkcja bardzo ciekawie wyglądająca i też ludzie bardzo chwalą w ogóle, jak się poczyta recenzje, czy tam te opinie na sklepach, czy coś, bardzo się ludziom podoba, aczkolwiek no niszowy produkt, nie oszukujmy się, tak? No, jasne. Tak z ciekawości przeszedłem go 2 razy, mam w nim platynę. Kiedyś powiem na odcinku, ale nie było jeszcze czasu. Co, Obserwer? Dokładnie tak. O, no to stary, ale to warto kupić tę grę, faktycznie. Oczywiście, jest taka że tak. Dobra, tak, jest świetna. No jest to świetna. Dziękuję, to tyle chciałam wiedzieć. Okay. To ja już wiem, w co będę ciąć teraz w przerwę świąteczną. Mhm. Ej, to kup na Xboxa, to sobie poszerujemy konta. Kup se w Rosji, będziesz miał spokój. Udostępnij Krystianowi. Dobra, Wojtku, coś jeszcze? Boże, Wojtku, Michale, coś jeszcze? No właśnie, za dużo was dzisiaj. Nie, aczkolwiek jeśli chodzi o Switcha, to miałem okazję pograć ostatnio u znajomego, tak podpowiem, ponieważ sobie kupił, tak, no to znajomy z pracy, więc oboje szukaliśmy sobie wymówki po prostu na zrobienie sobie prezentu, więc uznaliśmy, że jak on kupi Switcha, to ja kupię soundbar i w tym momencie, jak ja sobie kupię soundbar, to on ma wymówkę, dlaczego kupił Switcha. Aha, tak się motywujecie się nawzajem do zakupu. Tak, dokładnie tak. Nie? Cudownie. Dobrze, że ja nie mam takich ludzi wokół siebie, bo ja pewnie miała co żyć. Może prawdopodobnie dlatego, że nie pracujesz w sklepie z elektroniką, a to jest straszna pokusa zawsze. Ale wiesz co, no ja testuję gry i ja mam ten sprzęt w pracy, cały, wszystko, no, wiesz. Dobra, i, no, i tak wiesz, siedzę to, i patrzę. To nie jest to samo, że wiesz, że masz porównanie. Tak masz. Ale też mam znajomych w sklepie elektronicznym i do tego mam znajomych na przykład, co pracują w Asusie i mają tanie części, rozumiesz? Dokładnie. Ale po prostu wiesz, jak pracujesz w sklepie, no to jest właśnie ten ból, że masz tak, masz wszystkie telefony praktycznie najnowsze, które zostały wypuszczone. Wszystkie możesz podotykać, możesz się pobawić, masz wszystkie telewizory, masz kina domowe, masz soundbary. Nie masz mam kompletnie tablety, masz najmniejszego laptopy. Pojęcia, o czym wy gadacie. O technologii, która jest cudowna! Czy macasz telefony w swojej pracy, Tomek? Krystian, znajdź mi coś niemacane przeze mnie w sklepie, to piwo ci stawiam. Ostro. A czy klientki ostro. Też się liczą i klienci w tym? Nie, bo ostatnio się zrobiła dziwna moda, bo dzieciaki wolą przyjść, masować się na fotele masujące niż grać na konsole, więc nie, ten świat zmierza. No co ty? Apokalipsa nadejdzie. Ale wiecie co, z drugiej strony, jak ma się to w domu? A masującego fotela się nie ma. No to ja jakby rozumiem logikę tych dzieci, no. Mam konsolę w domu, mogę sobie pograć, nie?
ale nie mam fotelu fotela masującego, więc se posiedzę, bo mogę. No. Jesus, jak można tego nie rozumieć? No to, tak, to coś nie jest, rzeczywiście. Dobra, to tyle u Michała, przechodzimy teraz do mnie jako do ostatniej osoby, więc słuchajcie tak, no może zacznę od tego Destiny. Zacząłem w to dosyć mocno grać i chciałem w końcu przygotować się do tego rajdu, no i oczywiście wczoraj do mnie zaatakował Michał, czy Grozna mi rajd. No i no to zgodziłem się, no mam dosyć mało tego lightu, kompletnie nie wiem co tam się dzieje, nie wiem co tam się będzie odbywało, wiem, że po prostu to jest dosyć hardkorowa sprawa i dosyć długa. Mówili, że 2,5 godziny będzie, tak? Michale, 2,5 godziny. No to przy ogarniętej ekipie 2 godziny. No nie, no ja was się spytałem, ile nam to zajmie, tak? No wiesz, tam... Krystian, liczyłem na ciebie, myślałem, że trochę lepiej ogarniesz. No, więc tak czy siak, to jest, powiem wam, że to jest zupełnie co innego. To jest tryb, który jest zupełnie inny niż gra, tam się robi zupełnie co innego i to jest dosyć ciekawe, dobrze skonstruowane. No tylko, że bardzo, bardzo, bardzo czasochłonne. Na szczęście jest ta opcja, że możecie sobie wrócić następnego dnia i sobie na przykład następnego dnia to dokończyć, bo no ile my graliśmy? Chyba wiem, że koło pierwszej mojego czasu skończyliśmy, czyli koło drugiej waszego. Czyli tam chyba wyszło około 5 godzin i nie przeszliśmy tego rajdu. Utknęliśmy na końcówce, nie? Znaczy to nawet nie tyle, że utknęliśmy, co po prostu... Nie było czasu. Ktoś zderpił. Nie, w porządku. No i faktycznie, rajd jest takim trybem, że jeżeli jedna osoba coś zjebie, to wszyscy zjebią. Tam nie ma takiej opcji, że ktoś jest najlepszy i po prostu Widać, że... ktoś po prostu niesie wszystkich, nie? Tak, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Tam po prostu liczy się najsłabsza osoba. Jeżeli ktoś jest najsłabszy, to wszyscy przegrywacie. Każdy musi wejść na pewien poziom, dzięki czemu rajd wyjdzie. Jeżeli ktoś się będzie wyróżniał, to dobrze, ale jeżeli ktoś przejdzie poniżej pewnego poziomu, to musicie powtarzać cały czas od nowa. I to jest ciekawe, i to jest fajne, i naprawdę to była dla mnie wielka przyjemność grania z Michałem. Chociaż pamiętam, jak Michał tłumaczył zasady, tak nam wytłumaczył, że twój kolega chyba, ten Michał, zaczął nam mówić od nowa te same zasady tego rajdu, bo tam macie 4 różne etapy i w tych 4 różnych etapach macie zupełnie inne podejście do gry i po prostu bez komunikacji nie ma w ogóle takiej opcji. Zastanawiam się, jak można dojść do rajdu bez komunikacji. No chyba to musi być strasznie ogarnięta osoba, która już wcześniej zaliczyła jakiś rajd. No tak. No, więc ogólnie Destiny świetny jest ten rajd, zobaczymy, czy będę w to dalej grał, ale słuchajcie, zagrałem sobie w 2 gry, może najpierw powiem, szybko przelecę przez taką jedną grę, nazywa się to Project Solus i to jest gra na VR i wyobraźcie sobie, że jesteście gdzieś tam w przyszłości, gdzieś tam sobie lecicie jakimś tam stateczkiem, Ziemi już dawno nie ma i trafiacie na jakąś tam planetę, bo wasz stateczek się rozpieprzył i trafiacie na jakąś planetę i ona troszeczkę wygląda jak Mars i oczywiście macie tego całego VR-a i sobie chodzicie i jest fajnie i w ogóle jest bardzo fajny klimat tego, bo czujecie się faktycznie jakbyście byli na jakiejś tam opuszczonej planecie, bo w sumie ona jest chociaż na początku. I po prostu musicie przeżyć i wchodzą elementy survivalu, że musicie pić, że musicie jeść, że musi wam być ciepło i wszystko to w VR-ze. I teraz tak, podstawowa opcja, która mnie zawsze zastanawiała w tej grze, znaczy w ogóle w grach tego typu, mam w ręku 2 move i jak tu się poruszać. No i oczywiście są przyciski odpowiedzialne za przód, tył, czyli mamy jakiś tam powiedzmy X i krzyżyk i nie wiem, i niech będzie kwadrat na move'ie. I to jest za to odpowiedzialne, a reszta to jest po prostu obracanie głową i sprawdza się to zajebiście. No. Więc sterowanie jest tutaj bardzo dobrze dostosowane do tych move'ów. Więc projekt Solus, ja jeszcze to będę ogarniał. Ostry survival z różnymi, z jakąś tam w miarę ciekawą fabułą, ale jeszcze nie wiem, co tam będzie. Dobra, więc zanim przejdę do kolejnej gry, Michale, może się pożegnać spokojnie. Nie chciałem ci przerywać, tak wiesz, w środku, ale no po prostu ze względu na to, że jutro praca i tak dalej, to jeszcze chciałem parę rzeczy ogarnąć przed spaniem, a dobra, jutro niestety kolejne 12 godzin z kolejnymi klientami i w ogóle
Dobra, więc... Jak przychodzicie do sklepów, to polecam nie być hamem i bucem i tak dalej. Ale to wszędzie tak powinno być, no. Ja rozumiem, że święta i wszystko, ale wy też, to jest wasza robota, kurde, no. Trzeba się szanować nawzajem i tyle, no. No tak, niestety nie wszyscy to rozumieją, także słuchacze, pamiętajcie, jeśli przychodzicie do sklepu z elektroniką, nie bądźcie bucami. I się nie pytajcie, tak jak przepraszam, pan tu pracuje? Nie, kurwa, stoję, bo mi się nudzi. No właśnie. Dobra, Michale, więc bardzo ci dziękuję za to, że do nas padłeś i widzimy się na rajdzie, na lewiatanach i innych pierdołach. No mam taką nadzieję. No. Dzięki bardzo wszystkim za wspólne nagrywanie. Trzymajcie się. Miłego wieczoru. Miłego nagrywania. Na razie. Dobra, więc i ostatnią grę, o której... Ostatnią grę... Grę, o której chciałem powiedzieć. Dobra, ostatnia grze, o której chciałem powiedzieć, słuchajcie, to będzie The Witness. Odpaliłem sobie ten twór i rozwiązuję sobie te zagadki na wyspie i powiem wam, że ta gra jest genialna. Ta gra jest po prostu przerewelacyjna i ostatnią taką logiczną grę, którą sobie ogarniałem, to był Res, ale Res miał bardzo duży zakres wejścia w siebie i dosyć ciężko było go na początku ogarniać. Ogólnie Res był dla mnie bardzo nieprzyjemny, a w The Witness gra mi się po prostu przepięknie, jest przecudowna i te zagadki są naprawdę świetne i z jak proste mechaniki można stworzyć 500 czy 600 zagadek, to jest po prostu kosmos. Świetne. Więc zresztą Tomek kiedyś mówił na podcaście, bodajże pamiętam o The Witness, więc chyba z tego co pamiętam to chwalił. Pamiętasz Tomku, coś mówiłeś o The Witness? Nie pamiętam, ale to jest ten, niech słuchacze sobie przesłuchają odcinek, to przypomną mi. Dzięki Tomek, dzięki. Okej, tak czy siak bardzo dobry tytuł, ale ja nie będę właśnie o nim mówił, bo już o nim kiedyś powiedzieliśmy. Dobra, słuchajcie. To będzie dosyć nietypowy odcinek, więc teraz przejdziemy do tej ciekawszej rzeczy. Sprzedaż. W Anglii. Tak. Słuchaj, tak, mnie tak. Interesuje, na którym miejscu jest Minecraft. Kurde, to jest bardzo ważne. Znaczy, ważne jest, że GTA 5 dalej w pierwszej dziesiątce. No, to może być dalej. Więc przechodzimy do tej ciekawszej rzeczy. Słuchajcie, teraz wam powiem troszeczkę o historii podcastu. Więc wyobraźcie sobie, że ja, Jacek i... Piotrek, kiedyś tam wpadł pomysł, tam bez szczegółów, nie będziemy wam mówić szczegółów, ale wyobraźcie sobie, że pierwszy odcinek miał miejsce 23 września 2014 roku. Więc ja chcę przypomnieć, że pierwszy prawdziwy odcinek nigdy nie wyszedł. Tak, bo było coś takiego, co... A, nie wypuściliście pilota? Nie wypuściliśmy pilota, bo nie chcemy utrywać, jakość tego odcinka nie była... Świetna, że się tak wyraża. Tragedia, to była tragedia. To była tragedia, ale była tragedia. Był odcinek, który próbowaliśmy nagrać jako wersja pilot. I ale to nie nauczyło, co? Jak wyszedł pilot chujowy, to się nie idzie w ten pol. Ale... 100 odcinków i teraz się przyznają. Dobrze wiedzieć, w czym się bierze udział, nie? Dokładnie, ale... Ale jest już lepiej, czy nadal poziom trzymamy? Jest lepiej. Spokojnie. Gdzie ten śmierć? Wojtek, stabilnie, ale chujowo. Będę cię informował o zmianach. Okay. Ale z tego co wiem, to chyba wycięliśmy jakiś fragment, Piotrze, i zrobiliśmy zerowy odcinek. Bo tak, coś było, odcinek. On trwa chyba tylko 20 minut i to był fragment tego dwugodzinnego odcinka, który nagraliśmy. Tak, coś takiego było. I jest on na stronie, więc możecie sobie go zobaczyć. Więc tak czy siak, słuchajcie, no pierwszy odcinek wyszedł 23 września, 3 lata temu, 14 roku. I słuchajcie, będę mówił wam ciekawostki związane z podcastem. Więc wyobraźcie sobie, że już wychodzimy sobie w ogóle co tydzień i wyobraźcie sobie, że 6 odcinka, to jest 27 października 14 roku, nie ma mnie. Nie ma mnie i to jest pierwszy odcinek, w którym mnie nie ma. Tam chyba... Słucham, Wojtku? Bo cię przerwało. Nie no, zarąbista ciekawostka. No nie, bo chodzi o to, że ja jestem... Christian Show. Nie, chodzi o to, że nagrałem 97 odcinków. W 3 odcinkach mnie tylko nie było i to było po raz pierwszy. On chce powiedzieć, że przez to, że jego nie było, to ja się pojawiłem. To zaraz.
To zaraz do tego dojdę. Tak czy siak, słuchajcie, w odcinku numer 13, 23 grudzień, czyli na święta, Piotrek stwierdził, że to będzie jego ostatni odcinek. Pamiętasz, Piotrze, czemu zrezygnowałeś? Tak, tam pira ze drzwi? Pira ze drzwi. Powiem tak. Nie było promek. Nie, problem polegał na tym, że miałem problemy... Jakoś. Problemy osobiste. Tutaj niestety wjechały i źle się czułem w różnych aspektach i nie chciałem tego przykładać na cały projekt, dlatego oddałem tobie i Jackowi całą pieczę nad tym. I tak zostało. Gdzieś tam później się pojawiałem w jakichś mniejszych odcinkach. Tak. Ale... O tym też powiem. I słuchajcie, 13 odcinek to był ostatni odcinek taki oficjalny ogólnie Piotrka, on później się pojawił faktycznie i już w 16 odcinku, czyli 13 stycznia 15 roku wpada do nas Tomek. Tomek wpada do nas gościnnie, ale to był jego pierwszy odcinek, który z nami nagrywał, więc prawie, no 3 lata temu prawie, Tomku, już się u nas pojawiłeś po raz pierwszy. No właśnie teraz mnie zaszokowałeś, bo byłem przekonany, że to naprawdę krótszy okres czasu był, nie? Wiem, ale dzisiaj zrobiłem dosyć gruntowną analizę. I słuchajcie, odcinek później, czyli już w 17 odcinku, czyli tydzień później, bo nagrywaliśmy co tydzień, czyli 20 stycznia 15 roku, wpada do nas Rafał. I to jest Rafała pierwszy odcinek, z tym, że on był gościnnie, tam też to właśnie jest kolejny odcinek, w którym mnie nie było. I tam właśnie Jacek wszystko prowadził, z tego co pamiętam. No. I to Rafał się pojawi po raz pierwszy. I później kolejny odcinek... W 18 odcinku, czyli tydzień później, pojawia się Rafał i Tomek razem, więc po raz pierwszy chłopaki nagrywacie razem i to jest 28 stycznia. I później mamy dosyć dłuższą przerwę. Czekajcie, bo mi się wszystko popieprzyło. Dobra, okej. I właśnie w tym momencie już Rafał wchodzi do nas jako oficjalnie, więc 28 stycznia Rafał już jest z nami na zawsze. I później mamy coś takiego, że w 34 odcinku, 34 odcinek, to jest 5 czerwiec, Jacek od nas odchodzi. No niestety nie spytamy się, czemu Jacek od nas odchodzi. Szczególnie, że to była dosyć ciekawa sytuacja, bo Jacek nagrał z nami ostatni właśnie, 34 odcinek to był ostatni jego odcinek i w ogóle się w żaden sposób nie pożegnał, bo... Od tego momentu w ogóle nie będą z nami u nas na podcaście. Może dlatego też go dzisiaj nie ma, nie wiem. Pisał, że nie ma prądu. Tak czy siak, no nie pożegna się w żaden sposób. Ja pamiętam, że to był moment, Krystian, w którym Jacek rozpoczął swój nowy projekt, jakim był JobSpam. No to też pamiętam, z tym, że... I nie wiem, czy on wtedy, nie było to tak, że nie przełożył po prostu wszystkiego na JobSpam i nie chciał tam robić wszystkiego, dlatego odszedł stąd, żeby zająć się grami japońskimi tylko i wyłącznie. Bardzo możliwe, że tak było. Tak czy siak, 34 odcinek, 9 czerwiec, 15 rok, Jacek kończy. I słuchajcie, i w kolejnym odcinku, czyli już 35 odcinku, wchodzimy na opcję dwutygodniową, więc z tygodnika stajemy się dwutygodnikiem. Oczywiście mamy na myśli, że tylko przez wakacje, ale tak na dobrą sprawę robimy się dwutygodnikiem cały czas ze względu na czas. I słuchajcie, 35 odcinek jest o tyle bardzo ważny w tym podcaście, że wpada do nas Tomek, ale już oficjalnie. Więc Tomek pojawia się w 35 odcinku oficjalnie, to jest 23 czerwiec 15 roku. I w tym momencie podnosi ten zajebisty podcast na jeszcze wyższy poziom, co wcześniej wydawało się niemożliwe. Tak czy siak jesteśmy sobie tutaj. I słuchajcie, w 71 odcinku, 71 odcinek to jest 25 października 16 rok, Tomek stwierdzi, że jednak nie będzie dalej podnosił tego poziomu i sobie od nas odchodzi, więc wtedy Tomek sobie odchodzi. Z pewnością by złączyło się to gdzieś z urodzinami córki, wydaje mi się, Tomek. No nie? Tak, wiesz, troszeczkę przy okazji. Więc to by pewnie jakiś tam główny powód, mam nadzieję. No i teraz w końcu będą jakieś ciekawe sprawy. Tak, i Wojtek ma rację. I odcinek później, Tomek odchodzi, odcinek później, czyli 72 odcinek i żeby było śmiesznie, 11 września 16 roku przychodzi do nas Wojtek. No, Wojtek dał dosyć ciekawe spojrzenie, szczególnie PZ-owe i to, że wcześniej nagrywał dużo rzeczy, w związku z tym
czuł się faktycznie jak ryba w wodzie i dosyć dobrze mu to szło. W sumie dalej dosyć dobrze mu to idzie. Czasami ma jakieś potknięcia, jeżeli mówi, że tam pecety są lepsze, a czy coś, ale wybaczamy mu to. Ja, jak tu się mogę wtrącić, bo w sumie to jest też ciekawostka, wtedy jako z roli słuchacza już tylko wyłącznie jak słuchałem, jak Wojtek opowiada, no to powiem wam szczerze, że no, zrobi wrażenie, taki mój mały superhero się stał, bo jak on opowiadał o tych modach do Wiedźmina, ludzie, to poezja po prostu była. Ja taki mały człowieczek, co nic nie wiem o komputerach prawie i on mi taką fantastykę tu opowiada, no cudownie taki się Stanisław schował, cudownie. Trochę, nie? Tak. No, dziękuję. Miło w moim serce. Ale masz słodzone. Ale dzisiaj tak, nie zaczniesz, Wojtek. Chwaliłem i to do Krystiana bezpośrednio prywatem i na odcinku, tak, że naprawdę tak. Bardzo mi się to spodobało. Myślę, że miałeś też małą cegiełkę, że zatrzymaliśmy Wojtka na dłużej. Tak czy siak, słuchajcie, w 76 odcinku, 76 odcinek wpada do nas Kali po raz pierwszy i nagrywa cię. No właśnie, pamiętasz, kiedy Kali nagrywałaś? Tak, my to nagrywaliśmy 1 stycznia. Dokładnie tak. Słuchajcie, 4 stycznia ten odcinek był emitowany w tym roku i to był pierwszy odcinek, który nagrała z nami Kali. No i Kali sobie tak nagrywała cały czas z nami, a w 79 odcinku, czyli to jest w połowie lutego tego roku, stwierdziliśmy, że Kali do nas wpada oficjalnie i oficjalnie jest z nami. Do odcinka 92, czyli do połowy sierpnia tego roku, stwierdziliśmy, że jednak Kali się do nas nie nadaje i ją wypieprzyliśmy z podcastu. Ładnie powiedziane. Ale prawda tak? Była... Nie, spokojnie. Prawda była taka, prawda że... Prawda jest bardzo prozaiczna i bolesna, po prostu nie byliśmy w stanie się czasem dogadać. Dokładnie tak. Przez cały okres trwania podcastu na ogół nagrywaliśmy w poniedziałek, we wtorek, a Kali niestety miała drugie zmiany i nie było to możliwe. Tak, a potem mnie przenieśli na pierwsze, gdzie ja musiałam o 20 się kłaść spać, bo wstawałam o 4. No po prostu fizycznie nie było to dla nas możliwe, szczególnie, że no wiemy, w weekendy różnie to bywa, nie każdy ma czas, każdy ma tam inną swoją robotę, inny tryb życia, więc no po prostu się nie zgraliśmy w czasie. Zresztą słuchanie, że tak, będę tylko na godzinę, co 2 tygodnie, to też jest słabe, więc nie było sensu się męczyć. No i słuchajcie, jeszcze dosyć ciekawa data, 15 października tego roku to był pierwszy odcinek nasz live, 97 odcinek to był pierwszy odcinek, w którym nagraliśmy sobie live i skończyło się fajnie, niefajnie, no temat był dosyć kontrowersyjny, więc tak. No i słuchajcie, tyle jeśli chodzi o historię naszego podcastu, ale mam jeszcze, przygotowałem sobie jeszcze jedną małą ciekawostkę i otóż pytanie jest do was, albo może nie tyle do was, co po prostu pewnie nie będziecie pamiętać i tak dalej, ale powiem wam teraz, który odcinek miał najwięcej przesłuchań. I w ogóle strasznie się zdziwiłem, że miał to ten odcinek. A wyobraźcie sobie, że prawie 1000 osób przesłuchało odcinek o Nintendo Switch, to był 81 odcinek, w którym Tomek produkuje się o nowej konsoli. Nie wiem, co to ma dla tego podcastu, nie wiem, dlaczego ten odcinek najwięcej ludzi przesłuchało. A to nie było wtedy, co przy okazji było o Andromedzie i ja tak strasznie się wkurwiłam. Nie mam pojęcia, co to było. O achievementy i tak dalej, tak, to było wtedy. Jesus, tam poleciał po prostu mój taki hejt kultowy wręcz, że ktoś sobie to wyciął z podcastu i ma to jako SMS-a od szefa. Jak moje kurwy tam leciały. Ej, no, ale mi się wydaje, że to był odcinek fajny, bo i były dobre tematy, tak, i była żywiołowa. Tak, to był z Andromedą, tak. No, żywiołowa tak. Rozmowa była, ale tak jak ja ci zawsze, Krystian, mówiłem i tu w sumie to nie jest żadna tajemnica wśród słuchaczy, my naprawdę mamy... Nintendo jest najlepsze. Na pewno jest dużo słuchaczy, którzy mają sprzęt Nintendo i słucha bezimiennego i to się wiele razy nam potwierdziło, tak? Po wpisach, aha, niekoniecznie też po komentarzach i tak samo jak mówisz teraz po tym odcinku, więc ja mówię, musicie może coś to jest taka Nintendo kwestia, prowadzić. Że jak wpisujesz... PlayStation Podcast, to ci wyskakuje 50 osłon, jak wpisujesz Nintendo Podcast, to ci wyskakuje 3. Na przykład, wiesz, dlatego więc się złapało na jakieś recenzje, opinie. Tutaj świeżutka była przecież od razu po premierze, nie? No, a myślisz, jak ja tagi umieszczałem na odcinkach na YouTubie? No właśnie. Porn, little porn, kids porn, wiesz.
Więc wyobraźcie sobie, że właśnie 81 odcinek to był odcinek, który słuchacze słuchali najczęściej. Słuchajcie, kolejnym, drugie miejsce, bo zrobiłem sobie trzy miejsca, sobie przeszukałem, a reszta już mnie waliła. Słuchajcie, drugi odcinek, który słuchacze najbardziej przesłuchali, tam było 150 mniej przesłuchań, ale też całkiem nieźle. To był odcinek 76, w którym Kali opowiadała o swojej pracy. Więc myślę, że od tego odcinka Kali wszyscy cię polubili i to był odcinek, który naprawdę bardzo miał mi bardzo... Miło. W ogóle ja jestem bardzo zaskoczona, że aż tak ten odcinek w ogóle wyskoczył i powiem wam, że ten odcinek zrobił taką robotę, że na rozgrywka party cały czas ktoś do mnie przychodził i ze mną o nim rozmawiał. Ale to ja ci powiem jeszcze więcej. To zakulisowe rozmowy między mną a tutaj kierownikiem podcastu po przesłuchaniu tego odcinka, to ja cię po prostu, ja byłem w szoku. Ja cię tak chwaliłem i mówiłem, że chłopaki muszą cię wziąć na stałe, bo po prostu jak rozmawiałaś o game devie i tym innym, to uderzyłaś prosto w moje zainteresowanie i to był naprawdę genialny odcinek. Super. Ale potem zaczęłaś gadać o Xboxie i... Wiesz co, ja bardzo chętnie bym miała taki swój techniczny kącik i coś takiego robiła sobie gdzieś tam na boku jakby, czy jakby jako część jakiegoś podcastu, to czy coś takiego, bo wiem, że to najlepiej mi wychodzi. Ja wiem, że ja mam bardzo ostre opinie i nie zawaham się ich użyć i jestem bucem okrutnym, więc najlepiej dać mi techniczne rzeczy do obgadania, przynajmniej będę cywilizowana przy tym. Tak, więc słuchajcie, to był drugie miejsce miał to odcinek, a trzecie miejsce to były ex aequo trzy odcinki. To był odcinek 42, w którym gadaliśmy o Metal Gear Solid 5. To był odcinek... Gear. Okej, okay. Odcinek 49, w którym rozmawialiśmy o Siege'u i o Division, czyli Tom Clancy. I odcinek 39, w którym wpadł do nas Tomek Dietrich i gadaliśmy PC versus konsole. Te trzy odcinki w sumie, one różniły się tam paroma przesłuchaniami, ale to właśnie były odcinki, które najbardziej was, słuchaczy, zainteresowały zaraz po tych dwóch naszych mocnych odcinkach. Z ciekawości na stronę wchodziliście najczęściej, żeby właśnie porozmawiać PC versus konsole. Chyba tam jakaś polemika powstała na stronie. Oczywiście bardzo dużo osób zajrzało do pierwszej strony, czyli do pierwszego naszego odcinka, chyba nie wiem, żeby się pośmiać, przynajmniej teraz. Nie słuchajcie tego odcinka. Tak, dokładnie tak. Więc... A wiecie, że ja go sobie przesłuchałam specjalnie na jubileusz. O Boże, tam jest tragedia. Ja dokładnie pamiętam, jak... Ale wiecie co? Chciałam wam powiedzieć, że i pogratulować w ogóle ogromnego wkładu pracy, który teraz faktycznie widać i słychać, szczególnie odkąd odeszłam i poziom wzrósł. To jest wyższy poziom. Nie, absolutnie, niebo a ziemia i zrobiliście super robotę i macie swoją własną jakąś tam niszę, swój zakamarek internetów i on jest wasz i to jest super. I tego wam naprawdę gratuluję, bo wielu ludzi tego nie ma. Słuchaj, promki mamy, to co? Najważniejsze, nie? Nie, ale... Wojtek, daj jakiś kodzik, kurde, na Steama, wiesz? No, ja mam jego konto całe, ja mam 188 gier, więc... Nie, no, ale tak czy siak, pierwszy odcinek, jeżeli go w tej chwili przesłuchacie, to ta dygresja. Teraz mamy świetne mikrofony, nie? Super, super fajne sprzęty. Tamten odcinek, pamiętam dokładnie moment, w którym chcieliśmy zacząć nagrywać i Jacek nie miał w ogóle nawet mikrofonu takiego na USB, żadnego, wiecie, typowa kreskowy za tam 10-15 zł. Ja nagrywałem właśnie na takim właśnie za 30, coś takiego. I Krystian, który mówił, kuźwa, co ja kupię, nie? Co ja mam kupić w tej Anglii? Ja nie mam pojęcia. I tak. było coś takiego. I dlatego ten odcinek jest bardzo, bardzo specyficzny pod względem... Ale też słychać wasze nerwy jakości. I to, że wam zależy na kontencie. Tak, ale miłość do tego słychać i zapał, i to jest fajne. To jest naprawdę super. A najlepsze jest to, że słychać to dzisiaj w waszych głosach, więc to nie wymiera. A propos mikrofonów, to też taka fajna ciekawostka. Może dużo ludzi się zdziwi, ale to, że Rafał brzmi tak męsko i tak zajebiście, i to, że ja tak brzmiałem na odcinkach wystrzałowo, to jest zasługa najprostszych mikrofonów od gry Rock Band, które Guitar zostały zakupione na Allegro za maksy. No, ja mam Guitar Hero. Guitar Hero masz? A ja mam Rock Band, widzisz, ja...
No i więc jeżeli ktoś chce nagrywać podcast, a boi się, że to trzeba tyle pieniędzy wywalić, wiecie, na sprzęt, to nie, dla chcącego nic trudnego i nawet na zwykłych takich mikrofonach, które ma Rafał i który ja mam, ale którego teraz nie mogę podłączyć, bo nagrywam na iPadzie, da radę zrobić podcast, więc nic trudnego. Ale kurka, przecież ja pamiętam pierwszy odcinek mój, który nagrywałam po testerze, który był u Rafała w domu, to swój odcinek nagrywany z domu pierwszy na headsetie od telefonu nagrywałam. Też się da. No, a potem już na headsetie od Xboxa. Da się, tylko Kali brzmiała, jakby nagrywała na gotowanym kartofle. Ale to Kali zawsze tak brzmi. Dzisiaj nie jest lepiej, spoko, jakoś szczególnie. No nie, ale też mnie męczy choroba od 2 miesięcy, więc ja cały czas jestem chora i zmasakrowana. Od 2 lat. No i też do dzisiaj nie mam pojęcia, jakim cudem Piotrek nagrywa headsetem od Xboxa, kurwa, którego nigdy nie potrafiłem podłączyć, żeby to jakoś działało. Zawsze był za cichy. Ja na Piotrek nagrywał. Ja miałam w drugą stronę, był za głośny. Ja przez chwilę nagrywałem na headsetie od Xboxa. W tej chwili to, co słyszycie, jest już nagrywane mikrofonem Blue Yeti, którego posiadam od prawie 2 lat w tej chwili. Mam ten sam. I jakoś to idzie, ale wciąż pod Blue Yeti mam podłączony headset Xboxowy. Więc da się. No da się. Wiele rzeczy się da, tylko trzeba się uprzeć. Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej. Oczywiście dzisiaj nie powiemy sobie o żadnych loot crate'ach, ponieważ zostały nam jeszcze pytania i w sumie dobrze, że nie powiemy o loot crate'ach, to będzie na następne odcinki. Więc słuchajcie, mamy słuchacza w sumie, mamy sporo pytań, które chcieli nam ktoś tam zadać i Tomku, ty chciałeś czynić tą powinność. Ja mogę przeczytać, tak. Na niektóre już tu było, odpowiedź padła, ale to zaraz sobie wszystko ogarniemy. No to czyli Tomek, jedziemy, oddaję ci głos. No. Dobra, no to mamy pytanie od w sumie już od wiernego słuchacza naszego takiego z forum Poligami, którego pozdrawiamy. On wie, o kogo chodzi, nie obrazi się, jak nie przeczytam jego ksywki. Ale zaczynamy, więc tak. Pierwsze pytanie. Co was tknęło, żeby Kali występowała w podcaście i dlaczego tak długo? No to ja może powiem, że w ogóle sam pomysł, żeby Kali zaprosić, to wyszedł mniej więcej rok wcześniej. Może nie cały rok, jak gdzieś przypadkiem na mieście się złapaliśmy przy okazji jakiejś imprezy, no i sobie gadaliśmy o tym, żeby zrobić właśnie ten gościnny odcinek o tym testowaniu gier, tak, żeby wystąpiła jako tester. No i dalej to już sam wiesz, jak było, tak, dlatego że jak ten odcinek zrobiliśmy, który się bardzo dobrze udał, no to też się pojawiły od razu właśnie głosy tego, że coś więcej tam będzie miała do powiedzenia, że trochę tchnie takiego innego stylu w ten cały podcast. No i troszeczkę tam się popiściliśmy razem, nie? Raz na 2 tygodnie z tej piwnicy wypuszczona i było nagranie. No i tyle, tak. Nie, natomiast ja mam jeszcze drugą taką deklarację, którą na tej samej imprezie obiecałem też komuś innemu, że też go kiedyś zaproszę, ale po tych doświadczeniach z tego roku myślę, że się jeszcze wstrzymamy. Sorry, Kuldan, jeszcze nie w tym roku. Blisko, no dobra. Nie, to spoko, ja też zdaję sobie sprawę, że ja jestem bardzo specyficznym człowiekiem, nie każdemu pasuje, więc luz, nie. Ale tak wspomnieliście Kuldana, a ja dokładnie pamiętam jeden z pierwszych odcinków z Jackiem, w którym Jacek wspomniał, że to jest pierwszy i jedyny podcast, w którym Kuldan jeszcze nie wystąpił, więc tak było. I dalej taki jest. No, dalej tak jest. Tomaszu, jedziemy dalej. Drugie pytanie. Wasze ulubione komiksy. I tutaj zacznę ja, bo ja nie czytam komiksów, ale po tą kategorię może podstawię seriale animowane, których oglądam po prostu i wcinam ilościami przerażającymi. To jest tak. Wasze ulubione komiksy, dlatego opowiem. No dokładnie. Ale słuchaj, jest. Nas kanonie, zawsze cechował profesjonalizm i elastyczność. Dokładnie, dokładnie. Rick i Morty, Simpsonowie, Family Guy, Blinkerberry Woods i to wszystko. To poza tym ostatnim, więc to ja się podpisuję tutaj pod Tomkiem, jeszcze Bojack Horseman. To mają być komiksy. O, być komiksy. Zapomniałem. Okay. A ja też nie czytam komiksów.
Dobra, to, ja to was mamy z głowy. Piotrze, ty wiem, że czytasz. O Jezu, ja pochłaniam komiksów o wiele więcej niż seriali animowanych tak naprawdę, pomimo, że animację uwielbiam. I w tej chwili jestem na fali tak naprawdę DC Rebirth, czyli całej serii, która teraz wychodzi od Edmontu, związanej z DC właśnie. Ale mam też mnóstwo mang i tak naprawdę na bieżąco w tej chwili mam kupowanego Bakumana, który jest starusieńką mangą. A z tych nowszych to będą kulinarne pojedynki, które serdecznie polecam, i czy to w formie mangi, która ma nie dość, że świetne panele rozrysowane, to jeszcze do tego na kartach komiksu jest normalnie przepis napisany i można sobie daną potrawę zrobić. No, ciekawe. Bardzo ciekawe. A jeżeli ktoś woli jednak obejrzeć sobie to w formie animowanej, czyli właśnie anime, to kulinarne pojedynki też są animowane i też świetnie wyglądają. Super, wiecie, wygląda moment, w którym bohater podrzuca na patelni przedmioty, tak? Czy te składniki wszystkie, po drodze szatkuje rzeczy, wrzuca na patelnię, łapie w powietrzu i wszystko później na talerz, nie? To jest po prostu cud mit malina do oglądania. I polecam, jeżeli ktoś lubi japońskie klimaty w kuchni. Mhm. Powiedz mi, Wojtku, czy pecetowcy czytają w ogóle? Albo czy komiksy czytają? Nie wiem jak pecetowcy, ale jeżeli chodzi o mnie, to nie. Ja komiksów nie czytam, nie oglądam. Ale nie dlatego, żebym jakoś ich nie źle traktował albo uważał, że są głupie, wręcz przeciwnie. Ja po prostu... one są dość drogie i ja i tak wydaję za dużo hajsu na głupoty. I po prostu no, na gierki, nie wiemy, że gierki są dla dzieci. Tak, no dokładnie. A jeżeli chodzi... Ale to nie znaczy, że nie przeczytałem w życiu paru fajnych Kajko i Kokosz. I zawsze sentymentalnie wchodzę... Ej, lubię Kajko i Kokosz. No, ja też lubię, spoko. Bardzo lubię. Jeszcze Tytus, Romek i Atomek też był spoko. Też był spoko, ale akurat jakoś tak nie pomyślałem o nich teraz. No widzisz. Mój ulubiony komiks, do którego czasami jeszcze wracam, to jest Torgal. O Jezu, i Torgal wychodzi i na bieżąco. Komiks... I to jest komiks, który właśnie bardzo bym chciał, naprawdę bym byłbym zachwycony, gdyby ktoś, kto potrafi takie rzeczy robić, zrobił serial Torgal. To by było super. Mhm. Kali, ty czytasz? Tak, czytam i zbieram, ale bardzo wybiórczo tylko swoje ulubione rzeczy. To super, bo to jest pytanie właśnie. mam swojego ukochanego Lobo, który jest moją najulubieńszą postacią ze wszystkich możliwych komiksów. Jest antybohaterem, więc i słucha heavy metalu, więc jakby no dla mnie bomba. Więc Lobo absolutnie moja ulubiona postać komiksowa do tego stopnia, że sobie go będę tatuować nawet. Więc ogromna miłość do Lobo, absolutnie. Drugi w kolejce... Ja bardzo Torgala nie lubię. O, a ja Lobo kocham po prostu. Ja wyszłabym za mąż za niego i razem z nim jeździła i zbierała kontrakty po całej galaktyce. No ale niestety się nie da. Druga postać moja ulubiona i mój ulubiony komiks to Punisher w wykonaniu Garfa Ennisa, więc ten taki bardzo, bardzo brutalny, wyszła kiedyś taka wielka, wielka kniga, nie wiem, tam jest wszystkie komiksy, które narysował Ennis właśnie, w których on tam brał udział, to tam wszystko jest zebrane jako antologia Punishera i jest przefantastyczna. Ostatnio skończyłam też oglądać serial na Netflixie i widzę bardzo dużo właśnie tego wpływu Ennisa i tych właśnie bardziej brutalnych komiksów, więc bardzo się jaram znowu Punisherem, chyba przeczytam wszystko. A trzeci to Watchmen. Film który wymiany. Jest tak, który jest bardzo, bardzo trudny, już jest taki no, mocna rozkmina, jeżeli chodzi o samą moralność superbohaterów i tego, jak oni powinni funkcjonować w społeczeństwie i to spojrzenie tych ludzi na społeczeństwo jest przefascynujące. Mhm. Szczególnie Rorschach, który, no, wiemy, jest psychopatą i to takim naprawdę grubym. I to on opowiada całą tą historię, więc dla mnie, no, to są moje trzy ulubione komiksy. Dobra. Lobo, więc... Punisher i Watchmen.
Polecam serdecznie. Więc teraz ja. Słuchajcie, ja zbieram cały czas na bieżąco też tego Rebirth DC. Mam nowego Batmana cały czas, Green Arrowa cały czas to kupuję. Co dwa tygodnie teraz zmienili, wydają to co dwa tygodnie. Strasznie wkurzająca opcja. I Injustice. Injustice cały czas kupuję. Injustice to jest jeden z moich ulubionych komiksów, bo to się świetnie czyta. Niektóre wydania Green Arrowa, gdzie były... O Boże, gdzie to opowiadał? Już nie pamiętam, kto to opowiadał. Jak będę pamiętał, to może jestem na poligami, więc ewentualnie ci odpiszę, który Green Arrow był naprawdę dobry i naprawdę był zajebisty. A tak poza tym zbieram ten DC, wielką kolekcję DC. W Polsce to mi przychodzi do Polski, ja sobie to składuję i mamy wszystko i to mi przychodzi raz na miesiąc po dwa komiksy. Ale taki chyba na razie top 1 to jest cały czas rok pierwszy Batmana, Franka Millera. I to jest dla mnie takie coś naprawdę zajebistego, zrobiło to na mnie duże wrażenie. Wydaje mi się, że jeszcze jest dużo dobrych komiksów i na pewno w tej całej kolekcji właśnie DC będzie, ale jeszcze nie mam czasu tego ogarniać, a w Marvela w ogóle się nie bawię, bo dla mnie jest zbyt dziecinny i oni w ogóle idą ostro na hajs. Piątka Krystian. Rozumiemy no, się. Ale, no tak, tylko no, ale a nigdy widzisz, to właśnie są moje komiksy, to jest moja odskocznia do dzieciństwa, więc dla mnie to jest super, że to jest rebootowane wszystko teraz przez Marvela i Netflixy i tak dalej. Ja mam super frajdę, ale rozumiem, czemu ktoś nie zbiera i ma tak, pochodzi. Ale nie, no seriale lubię, ale cały Marvel, cała polityka i to wszystko wkurza mnie i wale Marvela. Dobra, słuchajcie, bo zostało nam około 10 minut, a mam jeszcze miliard pytań. Tomku, dawaj może coś takiego ciekawszego. No możesz dać te trzecie, no bo to jest o tobie. No polecimy szybkie wszystko. Trzecie pytanie, dlaczego Fankorama, czyli Tomek, czyli ja, nie nagrywa, kiedy zacznie i dlaczego nie zagrzeje sobie tam miejsca na stałe? Odpowiedź jest prosta, była już tyle razy wałkowana tutaj, nic się w tym temacie nie zmieniło. Urodziła mi się córeczka i chcę jej poświęcić jak najwięcej czasu. Ale kiedy już dorośnie i kiedy już będę miał troszeczkę więcej czasu na gierkowanie, bo szczerze to my będziemy mieli dzieci, Tomek, i my nie dokładnie. Będziemy nagrywać. O. Więc nadzieja jest, ale... To wtedy Tomek będzie nagrywał bezimiennego, a wy będziecie na urlopie. Solocast. Więc tak jak mówię, że główny powód to była właśnie urodziny, narodziny dziecka, tak. I no przejdziemy tak. Od razu do czwartego pytania, bo to jest fajne pytanie do mnie i do Rafała. Dlaczego nie można z wami zagrać w Carmageddona? No... To faktycznie stały słuchacz, bo wiedział, że mamy odcinek o Carmageddonie. Dokładnie. No to dlaczego nie można zagrać? Ja powiem ze swojej osoby dlaczego. Ponieważ kiedy my ogrywamy gry na odcinek, to ogrywamy je w całości, żeby je najczęściej ukończyć, żeby wiedzieć o nich wszystko. I co za tym idzie, po nagraniu no raczej już do nich nie wracamy. Wiem, że parę razy była taka sytuacja, że wchodziliśmy w interakcję ze słuchaczami, jak na przykład Fallout 4 i chcieliśmy, żebyście wklejali swoje postacie, twarze, żeby zobaczyć, jaka różnorodność jest, co tak naprawdę wkleił Krystian i potem mi cisnął przez 5 odcinków, dlaczego ja nie wkleiłem, ale odpowiedź jest... Michał chyba też wkleił. Dlatego odpowiedź z mojej strony jest taka, że najczęściej ogrywaliśmy gry w całości i potem po emisji odcinka już do nich nie wracaliśmy, więc może to jest powodem, dlaczego nie zagraliśmy z tobą jeszcze to w Carmageddon. Rafał? Rafał nie żyje. Dobra, możesz kolejne pytanie. Przechodzimy do kolejnego pytania. Czy graliście w Micro Machines World Series dłużej niż 5 godzin? Nikt w to nie grał i chyba nikt nie będzie grał. Co wy na to? Nie, chyba nie. Dokładnie. Nie. To jest fajne pytanie. Czy szóste. Gry, której nie polubiliście mimo powszechnej opinii, że jest świetna. Zacznę szybko od siebie, powiem wam tak. Horizon Zero Dawn. Gra wychwalana, exclusive Sony 10/10, ale ja się pytam tylko o jedno pytanie. Kurwa, kto te roboty projektował? Dlaczego te roboty wyglądają jak jelonki, krowy, kurwa, strusie, raptory? Przecież jeżeli maszyny, które owładnęły Ziemię, dążą do jednej rzeczy, do optymalizacji działania, a na pewno taki kurwa struś w lesie nie będzie optymalny do swojej roboty, więc... Ta gra się, kurwa, tak nie klei siebie, że po prostu szok mam, że, koleś, lubię go. Że po prostu jestem pod wrażeniem, że wszyscy dają tej grze 10/10, tak? Oddaję wam głos. No więc to jest moja gra. A u was taka gierka? No właśnie u mnie Wiedźmin 3. Dziękuję. Okej. Wojtku, masz coś takiego? Wiesz co...
No parę gier by się znalazło, ale chyba taka najbardziej... Taka, żeby rzeczywiście była, żeby same dychy zbierała, a ja bym był jakiś taki anty, to może ten Dragon, jak to się nazywało? Dragon's Dogma. Dark Arisen. Powiem wam, jest to spoko, ale tam dziewiątki łapała w recenzjach, ale ja to kupiłem, pograłem i to nawet dość długo i nie rozumiem fenomenu tej gry. To chyba tyle. Mhm. Ktoś jeszcze został? Rafał? No, zostałem ja. Wiesz co, no w zasadzie to no najbardziej ja. To jakoś... I Piotrek. Te gierki multiplayerowe, wiesz, jeżeli coś tam jest, wiesz, wychwalane pod niebiosa, tak jak właśnie czy Destiny, Battlefield, czy Division, tak? No to ja wiem, że to jest fajne, ale mnie to jakoś nie ciągnie do tego, jeżeli, wiesz, nie ma fajnego trybu dla jednego gracza. No, zwyczajnie, po prostu jestem odludkiem i mam chujowy internet. Ja nawet nie słyszałem pytania, na które udzieliłem odpowiedzi. Ale domyślam się, że dobrze, okay. Więc dawaj dalej. A jeszcze Piotrek. No. Piotrek? Ja, dobra. Wszyscy powinni wiedzieć z poprzednich tych 13 odcinków, w których byłem i w niektórych bonusowych, że wszystkie gry Rockstara, które zdobywają dziesiątki, prócz jednego tytułu, jakim jest L.A. Noire, są dla mnie totalnie niezrozumiałe. Totalnie. Nie potrafię zrozumieć fenomenów gier Rockstara i to jest niesamowite, jak wszyscy je uwielbiają za świetne fabuły, za otwarty świat. Tak ja siadam i się zastanawiam po prostu, co ja mam tu robić? Po co ja mam być złym gościem? W sensie, dlaczego nie mogę być tym dobrym? I to jest takie dziwne, wiecie, yo-yo i ten, pistolety, ale nie, to nie dla mnie. Czy wiesz, no to... Widzę, że pijesz bardzo do GTA na przykład, tak, tutaj, ale GTA ma fajny klimat, bo to jest po prostu ze wszystkich filmów akcji na wyciąganych fajnych rzeczy i zrobiona z tego gra. Jeżeli ktoś lubi ten klimat i tak sobie uciec, to... Nie, no zgadza się, ten... Uważam, że te gry są fantastyczne. Dla mnie to jest niezrozumiałe. I rozumiem te 10 na 10. Rozumiem to 10 na 10. Mnie najbardziej wkurzają te fałszywe 10 na 10, gdzie wiesz, że ta gra na pewno nie powinna mieć dziesiątki. Mhm. Taki Dead Rising 4 na przykład, gdzie dostawała gra dziewiątki, wiesz, Kali, za co? Halo. Taka szybka dygresja. Sorry. Kiedy w City Action była recenzja, o ile dobrze pamiętam, Age of Wonders 3, gdzie jak ją przeczytałem, to zastanawiałem tak mocno, bo tam dali, o ile dobrze pamiętam, 9,5. I było takie uzasadnienie, że w zasadzie chcieli dać 10, ale po konsultacjach w redakcji uznali, że może to by była jednak przesada. No brawo, kurwa. Tak 8 to by była przesada, nie? Naprawdę. Więc pytanie, czy tu chodzi o te najlepsze gry, nie? Znaczy, bo są rzeczywiście najlepsze. Twoim zdaniem, Wojtku, twoim zdaniem. Słuchajcie, to jeszcze ja tylko powiem. Ja na razie mam coś takiego z The Last of Us. To jest tytuł wszędzie dziesiątki. To jest coś tam w ogóle nie wiadomo co, jak zajebiste, ekskluzyw i tak dalej. Ja w to pograłem 10 minut i no... A to też mogę dopiąć się, bo wiesz, że ja przecież w połowie to zostawiłem nie wróciłem do tego, to fakt. Tak. Teraz wychodzi dwójka, może przez to, że wychodzi dwójka, to może się jakoś tak zmuszę i pogram w to, bo podobno to ma dobrą fabułę. No, chciałbym to zobaczyć. A jeżeli z takich normalnych gier, to co zwykle, no to oczywiście Destiny, tak? No i jak ja pograłem, no dwójka już jest w porządku, ale jak ja pograłem w tą jedynkę i w sumie porobiłem to, co porobiłem tam parę godzin ze znajomymi, później zobaczyłem, że ja mam robić kurwa to samo wszystko w kółko i tam jest tego tak mało, że ja w sumie nie mam co tam robić i wszyscy się tym jarają i robią w kółko to samo, no to, no w dwójce zdecydowanie ten grind jest lepszy i faktycznie chce mi się to robić. Chociaż już doszedłem już do takiego pułapu, że już tak średnio, już tylko te rajdy i strajki mnie działają, mnie jarają, ale to już ponad 50-60 godzin, więc już jest spoko. Ale w Destiny 1 kompletnie się odbiłem, więc to było to. Tomku, jedziesz dalej. Siódme pytanie, po prostu wasze guilty pleasure, czyli gra, którą polubiliście pomimo powszechnej opinii, że jest zła. W moim przypadku jak najbardziej Carmageddon. Jak najbardziej Carmageddon. O Jesus. Carmageddon. Nasz hit. Wojtko? Ja nie mam chyba takiej gry. U mnie będzie ciężko też, no. Musiałbym się... I jeszcze Dragon Age w moim przypadku pierwszy. Dragon Age Origins, ale, w który ale, wtopiłam... On był dobry. Znaczy... Kali.
dobry. To, no... ta gra była uznawana za dobrą. Za bardzo dobry tytuł. Ale Dragon Age... Tak, ale nie przez, przez fanów Dragon Age'a, tak? Gra była uznawana za dobrą ale dla ludzi, ogólnie którzy... przez redaktorów, ogólnie przez redaktorów na całym świecie była uważana za dobrą grą. Wszędzie. No to fajna gra. Ale wiesz, że nie... Czy się nie mycie z dwójką? Dwójka była uznana, dwójka za, była uznana za złą grę. Nie, powiem wam, że ogólnie... Za gówno, dwójka była gównem. Tak, i ja... jakby miałam syndrom sztokholmski z jedynką, bo była tak dobra i potem całą tą dwójkę też zrobiłam 100% achievementy, nie? Siedziałam i grałam w to, a to jest tak słaba ale gra. Ale ja też przeszedłem dwójkę, ale po prostu dostałem zakwasów na od przewrócenia gałkami, nie? No bo to po prostu... Tak, a wiesz, w jedynce tak naprawdę ona była dobra fabularnie, ale ona graficznie była tragiczna, miała mnóstwo bugów, wiesz, była niedopracowana. Ta postać była niema, w ogóle wiesz, to te ręce za długie, te bary za szerokie, te modele wszystkie takie, kurde, kwadratowe, jak na te czasy można było zrobić o wiele lepiej wyglądające gry, wiesz, to po prostu, ja nie wiem, skąd się wziął fenomen tego, w nią się po prostu świetnie grało, ale ona wyglądała słabo, nie oszukujmy się, i miała mnóstwo błędów i się krzaczyła okrutnie. To takie graficzne rzeczy. Piotrku, jak u ciebie jest? Ja, u mnie nie będzie takiej gry. Aha. Powiem wam, że u mnie też ciężko znaleźć. Mógłbym powiedzieć o jakichś tam sportówkach, że mam wywalone, ile one dostają, zawsze mnie rają. Ale ja powiem może o takim tytule. Powiem wam, że ja sobie... Zadam inne pytanie, które ej, mogę... Ej, nie, to nie tak działają też zasady. Zadać. Ja sobie sam zadam. To, hej! Dobra, nie mam takiej gry. Tomku, dalej proszę. Tu połączę dwa pytania w jedno. Więc tak, wasze ulubione wspomnienie z nagrywania podcastu, albo podcasta, pewnie o to chodziło. I co was napędza do dalszego nagrywania? Powiem wam, że tych wspomnień z mojej strony było naprawdę bardzo dużo, ale takie najfajniejsze wspomnienia to za każdym razem, jak wychodziła jakaś fajna dyskusja ze słuchaczami, to nie jest kurwa YouTube. I takie drugie fajne wspomnienie to było to, jak pierwszy raz pisałem do CD Projektu o pierwszą naszą promkę, którą dostaliśmy, za co bardzo dziękuję Marcinowi Kosmanowi. I to było takie uczucie fajne, że wiecie, że coś, co robimy, zaczyna już przynosić jakieś owoce, że zaczyna się fajnie kręcić i naprawdę bardzo, bardzo no miło się poczuliśmy wtedy, nie? Że jako podcast zaczynamy już coś znaczyć na tym całym rynku podcastowym. A co mnie napędza do dalszego nagrywania, no mimo, że nie jestem często na tych odcinkach i nie wiem, czy w ogóle jeszcze będę, mówię jak jest, prosto, tak? Kawa na lawę, czy jakoś takoś. Ja lubię opowiadać o gierkach, tak? A w moim otoczeniu za dużo osób takich nie ma, którzy zrozumieją, o czym ja mówię i jak na przykład tutaj Rafał z Metal Gear Solid, tak? No jak ja bym komuś opowiedział o fabule Metal Gear Solid, to by mnie kurwa zamknęli wariatkowie, nie? A tutaj jednak mogę się wygadać i są ludzie, którzy chcą to posłuchać i to jest dla mnie bardzo fajne. Więc tyle z mojej strony. Kali, ty mówisz najwięcej, więc teraz ty. Teraz ja. Ja w ogóle powiem wam, że ja się nie spodziewałam, że ja kiedykolwiek wyląduję w podcaście i to bardzo przyszło do mnie niespodziewane i w bardzo dziwacznym momencie w moim życiu i myślę, że bardzo dużo mi to, bardzo mi to oczy otworzyło w ogóle na zupełnie inną stronę świata, za co jestem mega, mega wdzięczna, nie? A jeżeli chodzi o wspomnienia, to no to pierwsze nagranie, gdzie faktycznie mogłam usiąść i poopowiadać o swojej pracy, nie? I to był taki mój wielki monolog na temat tego, jak się pracuje jako tester. I tak w 2 godziny opowiedzieć wszystkiego się nie dało. I to było też bardzo fascynujące dla mnie. Ale najlepsze wspomnienie, jakie mam, to Comic-Con z Rafałem. Ojejku. No tutaj też właśnie chciałem się podczepić, bo tak mi w sumie to wypadło z głowy, no bo to jest wspomnienie z nagrywania, ale to się też działo dookoła podcastu i tego wszystkiego, jak Rafał przyjechał do Trójmiasta mi odwiedzić i sobie piliśmy piwko, leżąc na plaży, patrząc w morze, to było takie romantyczne.
O, tak, także romanse z Rafałem nas napędzają. Taki jest wniosek z tego. Romanse z Rafałem. Myślę, że ja tak ze wszystkimi tutaj jeżdżę tak. I piję i Krystiana też przygarnąłem tak. Z tej Anglii. Kurde. Tak, no więc Rafał jest siłą napędową całego podcastingu. Ale ja nie mogę powiedzieć, żebym miał jakiekolwiek wspomnienia z tych spotkań z wami. Niestety nic nie pamiętam z żadnego. Ale to wystarczy, że my pamiętamy. Ale powiem tyle, no, że Wojtek jeszcze ze mną nie pił, więc na pewno wybierzemy się teraz tam. O, co się odwlecze, to nie uciecze, podejrzewam. No, dobra, więc Piotrze, jak tam jest u ciebie? Szczerze mówiąc, to ja będę dosłownie pamiętał moment, w którym w ogóle podcast powstał. Bo to jest ciekawa historia, że podcast powstał w ogóle z inicjatywy Jacka i mojej. Krystian dołączył później, bo szukaliśmy trzeciej osoby, uznaliśmy, że we dwóch nie damy rady. Stworzyć czegoś fajnego i Krystian bardzo, bardzo chętnie do nas przyszedł. I was wyjebał. Przejął kontrolę nad światem. Ale no, kiedy powstał podcast, to jestem ciekawy, czy kiedykolwiek byście zdali, że sama inicjatywa podcastu powstała na streamie u niejakiego Dawida Marona. I u ojca na streamie wtedy on grał w Uncharted, jak dobrze pamiętam, dwójeczkę. A my tak jakoś gadaliśmy z Jackiem u niego na streamie sobie głosowo i tak mówimy, ty, a może byśmy coś z tym zrobili, tak gadali. No i Dawid nam mówi, wcześniej załóżcie podcast, dobrze wam się gada, to będzie co słuchać, nie? No i tak wyszło i od tamtej inicjatywy macie już 100 odcinków, które gdzieś tam pociągnęły to dalej, nie? A masz coś, co cię napędza? Coś, co mnie napędza do Piotrze, nagrywania ogólnie, bo nagrywasz tak czy siak, nie? Nagrywania tak czy siak. Szczerze mówiąc, samo hobby, jakim są gry. Lubię o nich opowiadać, nadal zbierać gdzieś tą wiedzę, jak tworzy się gry, jak gry tak naprawdę wygląda później sprzedaż, cały ten proces od początku do końca, poznanie gatunków. To wszystko to jest opowiadanie właśnie, to bycie tym guru, jeżeli chodzi o wiedzę na temat gier, nie? Chociaż na pewno nie wiem wszystkiego, tak? Bo e-sport nie jest moim konikiem. Poza tym nie da się wiedzieć wszystkiego. Nie da się wiedzieć wszystkiego. Absolutnie nie da się. Rafale, jak tam jest u ciebie z tym? No ja to już chyba kilka razy mówiłem, że to w zasadzie jest taka fajna, wygodna wymówka, żeby raz na dwa tygodnie mieć wolny wieczór i się napić piwa i się zamknąć w pokoju. Poza tym strasznie mi się na przykład podobała akcja z Carmageddonem, gdzie tam była wtedy ta historia z tym zamachem i wszyscy automatycznie wyłączyli się z promocji tej gry, a my sobie wzięliśmy za cel pokazanie, że to jest faktycznie dobra gra i wiem, że kilka osób no realnie gdzieś tam się na nią zdecydowało po tych naszych walkach. Nawet Cenega nas... Jedna osoba nadal chce z nami zagrać. Nawet Cenega nas doceniła wtedy i gdzieś tam pamiętam, że chyba pierwszy raz nas zalinkowali w takie... Tak, na głównej stronie na byliśmy taką, na fanpage'u Cenegi. No i to jest coś takiego całkiem sympatycznego, bo jakieś tam... No ja się i tak muszę wygadać, wiecie, więc po prostu przychodzę tutaj, żeby tutaj sobie gadać, a nie do siebie, bo tak głupio przed lustrem w pokoju, powiedzmy, samemu. No i tyle, i tak będę gadał jeszcze pewnie długo, więc się raczej w tej kwestii nie zmieni. Jak tam, Wojtku, jest u ciebie? Jeżeli chodzi o miłe momenty podcastu, to był jakieś pół godziny temu, kiedy mnie tu pochwalili. To marudzący regularnie Krystian i to na razie tyle. A poczekaj, a to jest odpowiedź na jakie pytanie? Co mnie motywuje? No twoje, które sam sobie zmieniłeś. To ja cię motywuję, tak? To ja cię motywuję. Marudzisz i potem trzeba przyjść i nagrywać, nie? Myślę, że to no co mnie motywuje? Ja to jako powiedzmy, chociaż w ogóle w tej branży to czasami trudno mówić o dziennikarstwie, bo my to jesteśmy takie kopi w klej z zachodu, nie? Jeżeli chodzi o dziennikarską robotę, ale ja... No, trochę tak. Ale też trochę tej dziennikarskiej faktycznej roboty czasem robię przy okazji jakichś wywiadów, czy tej dawnej strefy gadania, którą robiliśmy kiedyś też na żywo. Coś w rodzaju podcastu, tylko
tylko że przy okazji streamowanego. No i jak wtedy Rafał do mnie zadzwonił, w ogóle ty, a skąd ty miałeś mój numer? W ogóle skąd ty się wziąłeś? Zapytał. No ty, ja? Ty do mnie zadzwoniłeś i się zapytałeś, czy będę brał udział w podcaście, a ja cię w ogóle przecież nie znałem. Rafał. Co mówiłam? Swoje sposoby. Kurwa, nie znam gościa. Właśnie co do mnie dotarło. Nie, no wtedy pamiętam Rafał. Ale wiesz co, ja ci powiem dlaczego. To dotarło przez Karmagedona. Gdyby nie Karmagedon, to o, nie byłoby cię tu. Czyli Karmagedon jest maskotką bezimiennych. Dlatego dobrze wspominacie Karmagedona. Tak, bo my pogadaliśmy kiedyś, Wojtek, właśnie przy Karmagedonie. Ja napisałem do ciebie, bo skierował mnie ten wspólny wirtualny znajomy, nie? Ten od komiksów. Koza? Maniek. Maniek, dobra. Nie, a, Maniek. No aha. I on mnie gdzieś skierował do ciebie, że ten tam masz ten portal i tam, że może coś faktycznie, a, no wiesz. Szukałem wtedy reklamy tego Karmagedona, żeby gdzieś tam wszędzie zalinkować, gdzie się dało, nie? I wtedy jakoś się tak napisało i wtedy nie chciało nam się, bo ty z tym Messengerem jesteś na bakier, to ty powiedziałeś, ty to weź zadzwoń do mnie, o co ci chodzi, a nie ten, a nie pisz na Messengerze. No i zadzwoniłem, pogadaliśmy, coś tam. Aha, no faktycznie tak, miałem tak potem było, no spoko, fajnie. Fajnie, ja tu się czuję bardzo, bardzo dobrze i mi się dobrze gada, po prostu lubię grać. Mi się strasznie podoba, jak słucham wasze odcinki, jak Wojtek jest zawsze zaskoczony, że jest Hyde Park i panika w oczach. Co robiłeś przez ostatnie 2 tygodnie? Kurwa, nie mogę po raz kolejny powiedzieć, że Dota, muszę coś wymyślić. Tak jest. Słuchajcie, to teraz może ja coś powiem. Przede wszystkim, jeśli chodzi o jakieś wspomnienia, to powiem wam szczerze, że chyba takich większych wspomnień nie pamiętam. Może to, że faktycznie byłem u Rafała i poznałem Rafała i z Rafałem piłem. I to są fajne wspomnienia dosyć. To już takie, no w sumie związane z podcastem, bo wydaje mi się, że gdybyśmy nie nagrywali Rafale, to byśmy się nie widywali też after. Więc to na pewno i to też mnie motywuje, żeby dalej nagrywać, żeby spotykać się dalej z Rafałem, jak będę w Polsce. Szczególnie, że ostatnio mówił, żebym zajął się swoją wątrobą, więc zobaczymy, w jakiej ty jesteś, Rafale, formie. Tak czy siak, słuchajcie, z tą motywacją jest różnie, bo mam bardzo często takie dni, że Boże, jak mi się nie chce z wami nagrywać, ale mi się nie chce. Nawet sobie nie zdajecie sprawy i jeszcze przekładamy te dni, przekładamy i jakoś to tam wychodzi, no i w końcu trzeba nagrać, nie? Na ogół brakuje mi trochę tej motywacji, nie powiem, aczkolwiek wiem, że jak zawsze usiądziemy, zawsze nagramy, jak już zaczniemy, to już wiem, że będzie dobrze i zaraz Rafał będzie miał swoje godzinne wywody, albo jak Wojtek już się nakręci na jakiś swój gówniany tytuł na peceta, to też będzie miał swoje wywody i już jakoś to tam będzie, no nie? Szczególnie, że jest jeszcze taka opcja, że zawsze staram się przygotować coś na podcast i muszę mieć jakąś grę. I czasami jest tak, że nie mogę grać w coś na konsoli, w co chcę, tylko muszę po prostu coś ograć, żebym miał przynajmniej jakiś jeden dobrze ograny tytuł, który mogę zawsze rezerwowo wam przedstawić. Dlatego na rozpisce zawsze coś tam jest i ja zawsze mogę o tym powiedzieć. Nie będę do tego w 100% przygotowany, ale coś o tym powiem, bo to grałem na 100%. Więc to też trochę jest takie słabe i niesłabe, ale staram się po prostu, żeby coś takiego było. Ale myślę, że ten czas właśnie, w którym mogę sobie właśnie też z wami powiedzieć o grach i mogę z wami sobie na ten temat porozmawiać i dowiedzieć się, co tam w ogóle u was słychać, a później może spotkać się po podcaście, to na pewno mnie to motywuje. Oczywiście fajnie jest to robić, robimy to przez 100 odcinków i mam nadzieję, że będziemy to jeszcze robić dużo, dużo więcej. No i co? No i dla mnie to jest świetna sprawa i myślę, że Tomek, kolejne pytanie. Dobra, to lecimy. Tu jest pytanie już takie, na które już było parę odpowiedzi. Czytałem gdzieś o genezie, jak wpadliście na pomysł, żeby się nie przedstawić. To znaczy, dlaczego w ogóle, po co taki pierwotny zamysł? To może Krystian szybko powiesz, o co chodzi. To niech powie Piotrek, bo Piotrek powinien wiedzieć lepiej. Ojej! Zamysł ogólnie Krystian na pewno przedstawił, tylko powiem dobrze, bo to jest, wiecie, naprawdę zajebiste. Witamy w bezimiennym podcaście, pasterzy Rafał Radomyski, Krystian Kender, Wojtek Kocjan i cała reszta, kurwa, no to po prostu...
Wiecie, już 25 razy próbowałem im wmówić, żeby zmienić tą nazwę, no ale uparcie się trzymają, więc jeszcze może teraz... Nie, ale pomysł wpadł nie nawet nie ode mnie, ani od Krystiana, tylko od Jacka. Mhm. Jacek był tak naprawdę inicjatorem nazwy i zrobił okładkę, tą pierwotną, którą nadal jest przecież wykorzystywana. I on wymyślił sobie, że słuchajcie, ej, a może nagramy jakiś, będziemy takimi anonimowymi osobami, które ludzie będą nas kojarzyć tylko z głosów, nie? No i my właściwie, tak, jasne, spoko, tylko że to w ogóle nie wyszło w pierwszym odcinku już, nie? Mhm. I tak jakoś wyszło, że przedstawiamy się jednak ostatecznie. Tak, a no więc w takim razie nazwa wyszła od Jacka. I wiem, że te logo to tam był Slender i tak. Sobie Slendera przemieniliśmy, no bo Slender nie znamy twarzy, nie wiemy kto tam jest, więc po prostu to świetnie pasowało do nazwy i dlatego ten Slender był tam użyty. Tak, teraz logo to w ogóle nie jest Slender, tylko to jest oszustwo, bo to jest Hitman, tylko że on jest tam fajnie przemontowany. Tak, to prawda. I tak, no ale jak widzicie nazwa wyszła od A Jacka. Może Slender jest Hitmanem? Może. A może Hitman jest Slenderem? O Boże. Dobra. Tomku? No i w sumie ostatnie pytania. To jest najlepsze pytanie. O Boże. Więc tak, słuchajcie, to jest zagadka. Ma konsystencję zielonej farby, pachnie jak niebieska farba i ma kolor białej furgonetki. Co to jest? To będzie ten... Klucz 12. No i dziękuję. Nie mam pojęcia, poddaję się. Nie, to jest takie pytanie od słuchacza. Klucz 12, Tomku, i ostatnie? No i ostatnie pytanie, kiedy w planach odcinki live? Co mogę powiedzieć, że fajnie to wyszło, ale ja tam coś zwaliłem i kurczę, chyba było słuchać moje dziecko i w ogóle wielką awanturę nocną z tak, tego, co mi Karysten opowiadał. Jeżeli faktycznie ktoś był na live'ie, a było chyba was ponad 800 osób, to faktycznie mogliście usłyszeć płacz dziecka u Tomka i tam nie było żadnej kłótni, tam były jakieś drzwi i coś. Najgorsze jest to, że my do ciebie mówiliśmy, Tomek, a ty nas nie słyszałeś, bo po prostu miałeś sobie to włączone. I wiem, że tam chyba ogarniałeś swoje dziecko, ale w porządku. Na szczęście już odcinek, który wyszedł, ja już mogłem to wszystko sobie zmontować, usunąć. Zresztą w ogóle nie miałem twojej ścieżki, więc w ogóle nie miałem problemu, tak? Bo ciebie ogólnie nie było. Ty sobie wszedłeś, żeby nas posłuchać, tylko że byłeś na Discordzie, tak? Dokładnie. Zapomniałem, że jest mikrofon włączony, a mała stwierdziła, że ona tak, nie idzie spać. Więc ty się nie rejestrowałeś. Słuchajcie, jeżeli chodzi o odcinki live, to nie mamy w ogóle w planach i nie wiem, czy będziemy mieli w najbliższym czasie. Raczej nie. No pewnie gada teraz te swoje ble, ble, ble. Zapraszamy w następnym odcinku. Zapomniałem powiedzieć o tej grze, ale to chyba się opowie w kolejnym odcinku. Jestem Krystian Kaudet w kolejnym odcinku. Dzisiaj z nami był. I pierwszy mikrofonie, jak zawsze, był przy pierwszym mikrofonie Krystian Kaudet. Byłem ja, Krystian Kaudet. A wiecie, on potem, on już mamy 15 minut po czasie, on będzie potem wycinał jakieś te głupoty. Ciekawe, co znowu. Wiesz, że cię nie było. O, właśnie o to mam do was ogromny żal, bo nieraz takie blopersy wychodziły i Krystian tego nigdy nie umieszczał, że naprawdę żałuje się słuchacza, ale czasem to po prostu sikać się chciało po odcinku. No. No, ale to w każdym podcaście tak jest i dlatego jeżeli ktoś nagrywa przez Discorda, to są do tego pluginy świetne. Mhm. W jednym odcinku mamy bloopersy. W jednym odcinku, nie pamiętam w którym, ale w jednym jest. Ja chyba nawet... Także polecamy. Nie pamiętam w którym, ale w jednym zostawiłem. Tak, więc polecamy. Więc słuchajcie, chyba będziemy kończyć pomału, więc tak wygląda skład od naszego odcinka podcastu przez ostatnie 100 odcinków, czyli prawie przez ponad 3 lata, 3 lata i parę miesięcy już tyle nagrywamy. Jak widzicie, skład się trochę zmienił, trochę nas ubyło, trochę nas doszło, ale mam nadzieję, że wiecie, że trzymamy bardzo wysoki poziom. Jesteśmy najlepsi na świecie. To dobrze.
I co? No i, no i będziemy dalej kontynuować przygodę, więc z pewnością jeszcze dostaniecie jeden odcinek w święta. Mam nadzieję, że będziecie mogli nagrywać święta. Wojtek już gdzieś pewnie jedzie, zaraz powie, że gdzieś jedzie. Tak, jedziesz, Wojtek? Tak. Oczywiście. No co, sam. Ja nawet nie wiedziałem, że on gdzieś jedzie, ale on wiadomo, że on gdzieś jedzie. Więc no, zobaczymy. Postaramy się nagrać coś tam w święta, a jak będzie to, to zobaczymy. No i tyle, no i 100 odcinków. Dzięki Piotrze, że chciałeś się wpaść do nas, że mogłeś trochę opowiedzieć o historii. Właśnie głównie o to mi chodziło, żebyś był z nami. Nie ma problemu, bardzo szkoda, że Jacka nie ma, który też tutaj trochę nam wnosił. Ja pamiętam dokładnie, jak różne były nasze te początki, kiedy rozmawialiśmy o totalnie różnych aspektach, tak jak na przykład achievementy, czy gramy w japońskie gry, kiedy Jacek mówi, tak, ja gram, jestem zajebisty, a Tristan mówi, nie będę grał w japońskie gry, bo ich nie rozumiem. Było. I bardzo szkoda, że go nie ma. Jeżeli tego słuchasz, Jacek, to serdecznie cię pozdrawiamy, bo jednak trochę tutaj wniosłeś swojego tam. Tak. Jacek wniósł dosyć dużo, no niestety go dzisiaj nie ma, więc tak czy siak dzięki ci, Piotrze, dzięki ci też, Michale, którego nie mam, nie mamy już, Boże, dzięki Kali, że do nas wpadłaś ponownie. A nie ma sprawy. No i co, no i my, Wojtek, Rafał i ja, no to nie musimy ten, coś tam ten, wy po prostu macie tu wpadać i koniec, nie? No a i o Tomku zapomniałem. I Tomek nagrywa na telefonie, zapomniałem o tym. Więc też, Tomku, pamiętaj ten, że jak chcesz, to wpadaj i dzięki, że byłeś dzisiaj, że poświęciłeś się i nagrywasz zgarbiony na trzech urządzeniach Apple'a. Apple'a, kuźwa. No dobra, gira. Dobra, gira. Jak ja bym gira. Ci wysłał on zdjęcie. Ma gir Apple'a, uspokój dobra, się. Jak ja bym ci dobra. Wysłał zdjęcie, jak ja teraz nagrywam, to ci by się smutno a zrobiło. A wiesz co, ja bym bardzo chciała to zobaczyć, ale już damy ci chyba spokój. Okay. Dobra, więc słuchajcie, setny odcinek będziemy kończyć, więc dziękujemy wam, drodzy słuchaczce, za to, że nas słuchacie dalej. Mam nadzieję, że będziecie to robić. Standardowo wchodźcie na nasz Facebook, tam sobie mamy, tam czasami coś wrzucimy. Poza tym oczywiście projekt Wojtka, czyli safeproject.pl. Zobaczcie, co tam Wojtek nowego skrobie. No, a to tylko do końca roku. I wchodźcie, bo w przyszłym roku już Wojtek będzie na nowym serwerze, nowej stronie i w ogóle będzie na nowym pomyśle. Więc tak. Poza tym oczywiście będziemy w Black Widow Radio i tam oczywiście w radiu sobie też słuchacie ten podcast. Chodźcie oczywiście, zobaczcie, co Piotrek ma wam do zaoferowania w podcaście Gierkowcy, więc wpiszcie Gierkowcy w Google. Znajdziecie nas na Twitterach, na Facebooku, po prostu w Godlach, jak wpiszecie, to nawet na YouTubie niektóre odcinki się pojawiają. Do tej pory trochę nie wiem po co, ale są, więc możecie nam nas tak. słuchać. Dobrze. Więc Piotrka sobie też sprawdźcie, no i standardowo bezimienny.pl, wchodźcie, no i mail bezimienny@gmail.com. Nic się nie zmieniło, jesteśmy też na YouTubie, więc standardowo musiałem to powiedzieć, więc dziękuję, drodzy słuchacze, za setny odcinek, za 100 odcinków. Słuchajcie, ze mną był dzisiaj w studiu Rafał Radomyski. Byłem, siema. Był z nami Wojtek Kocjan. Jak zawsze bezimiennie. Okej, okay. Była Kali Murawska. Anonimowa jak zwykle, cześć. Tomek Zawadzki. Na 200 powiemy wam, jak zgarniać promki. Na razie. I był z nami Piotrek Zaborowski. Dzięki bardzo. I byłem ja, czyli Christian Kender. Był też Michał Wiśniewski, ale on już z wami się wcześniej żegnał. Nie było z nami Jacka, więc słuchajcie, to tyle. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia za kolejne 2 tygodnie. Trzymajcie się. Cześć.